Yeah, time is money. So I'm just gonna get it. And that means if I had more time, I'll be getting dollars now and attracting better dimes. Yeah, I think I gotta change my game. More time would be getting me dollars now and attracting better dimes. Yeah, I think I gotta being stacked with fun just disappears whenever under the gun. I work a hard style to keep stacking up. Ain't got star power or staff to run. It's hard time for my business sense. This recession, it just caught us all in its grasp, and we physically spent from it, conditioned to resent it. I'm on a mission to get happy and quit. Crap times being on the job, but people strive for cash and trying to find them hard. I can't wind it up when my stance is grinding hard. I ain't fancy, but my lights are on. Insightful outlooks ain't quite as bright as one might think. Can't blame him, cause my life stinks. Running low on time, money, cars, girls, anything at all. My game's absurd. I need more time. I ain't done. I need dollars now. Cash money. I need better dimes. Sup, money. I need to change my game. Yeah. More time. I need dollars now. I need better dimes. I need to change my consists of eating table scraps, pulling let out chicks, but I'm ashamed of that. The environment that raised me lit a fire to pay me. Money ain't everything, but it can buy me plenty. In our society, we ought to be wealthy, but at the same time, our salary's empty. So we swallow the lavish dreams, follow a master's lead. Never fulfilling that freaking bastard's greed. It's not the land of opportunity. I'm not about being a cog for fueling these. Corporate trustees are extorting my G's. Who said that it ain't my steez? Dude is spreading and it's up to my knees. Putting voodoo on all of us, we busted machines. My heart has been clean, substance must breathe. I'm re-upping my game, bustling, I must leave. I need more time. I ain't done. I need dollars now. Cash money. I need better dimes. Sup, money. I need to change my game. Yeah. More time. Time. I need dollars now. To change my game. I'm taking my game back like daylight savings, then saving the dimes. Yeah, I'll be piggy banking with some pretty babies getting with me, ladies. Cause the business Drubik's turning witty, ain't he? Not concerned trying to make it at 80. Working harder, don't pay off in 5% raises. Can't stay in the matrix. I'm on cable and adjacent. Agent Smith, the A&R that is. Time equals money, dollars catch dimes. When I'm at 100, I'm gonna get mine. Time, money, cars, girls, but other than that, ain't got a care in the world. I need more time. I ain't done. I need dollars now. Cash money. I need better dimes. Sup, money. I need to change my game. Yeah. More time. Time. I need dollars now. Now. I need better dimes. Dimes. I need to change my game. I need more time. I ain't done. I need dollars now. Cash money. I need better dimes. I need to change my game. Yeah. More time. Time. I need dollars now. Now. I need better dimes. I need to change my game. Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze. Dobry wieczór. Wchodzimy sobie do studia, bo właściwie do was, do domów, do waszych tabletów i do waszych umysłów. Wchodzimy do waszych umysłów, a dzisiaj będziemy rozmawiali tradycyjnie o sporcie i biznesie i przedsiębiorczości, bo waszym gościem jest łodzianka. Czy jesteś łodzianką? Z wyboru, z pochodzenia nie. Nie jesteś, ze wsi. Pochodzę z Podłodzi.
złamałam ci serce, jakby występuję w roli ambasadorki Łodzi, tak? Nie, w ogóle jakby, ponieważ jakby ja odkrywam, że w tym mieście mieszka mnóstwo fantastycznych ludzi i teraz jeszcze chcesz mi powiedzieć, że ci ludzie są fantastyczni napływowo? Więc ja jestem fantastyczna tym bardziej, dlatego że jak się gdzieś rodzisz, to masz sentyment do tego miejsca i to jest jakby Zeus, łódzki raper, no to będę śpiewał o Łodzi, że ona jest jak ojciec alkoholik, że go nienawidzisz, ale przy obcych bronisz. Tak jest, że jak się gdzieś rodzisz, skądś pochodzisz, to nawet jeżeli wszyscy opluwają to miejsce, to ono jest twoje i nie pozwalasz na to. Ja nie jestem z Łodzi. Ja mieszkam tam od, no już połowy życia, bo od pierwszej klasy liceum. Ale tym bardziej wydaje mi się, że jestem wartościowym nabytkiem, dlatego że patrzę na nie natomiast takim chłodnym dystansem. Nie mam takiego sentymentu, że się tam wychowywałam czy coś. Ale widzę, jak to miasto się zmienia. Także od 15 lat z wyboru, w wyniku różnych kolei losu jestem łodzianką. Natomiast pochodzę spod Tomaszowa Mazowieckiego, dokładnie z osiedla Niewiadów. To jest kraina płynąca mlekiem, miodem, przyczepami, sprzętem AGD. Pochodzi stamtąd Cezary Pazura i ja. Naprawdę? Tak jest, taka jest, taka jest prawda. Ale czy Cezary o tym wie? Że ty też, znaczy o to mi chodzi. Myślę, że powinien. Ja wiem, że on, to on tym bardziej powinien wiedzieć. No, jakby nie chce się chwalić, ale jak miałam 12 lat, to widział mnie na scenie. Byłam Maryją w jasełkach, siedział na publiczności. Myślę, że wyparł po prostu, że w tej samej miejscowości mógł urodzić się ktoś w połowie tak utalentowany jak on. Także. Byłaś Maryją w jasełkach? Tak, tak mi się ręce spociły, że aż mi się Jezusek do rąk lepił. Bo myślałam, że wiesz, coś się wydarzy, że on potem podejdzie do mnie. Kto? Jezusek? Nie. No, nie, Jezuseka to ja sama urodziłam. Tak wynikało, no, w tych jasełkach. Historii, tak. Ale wiesz, myślałam, że mnie namaścia, to tymczasem brodzę sama, no. Cezary, kilkanaście nic. Lat się wspinam, czy tam idę w dół, nie wiem w sumie. No, jak to określić, ale tak. Dwa bloki dalej ode mnie się wychował. Co prawda nasze drogi się totalnie rozminęły, bo chyba dzieli nas... Tak, bo ja chodziłam przez moment z córką Cezarego do przedszkola, więc rzeczywiście dzieli nas tyle lat, że jak on się wyprowadził, to mogło mnie nie być. Ale znam jego rodziców, mówię im dzień dobry. Także co jest podejrzane, bo tata Cezarego ciągle gra w totolotka. Jak gra w totolotka? No jakby regularnie widuję go. Ale... Ja często bywam w moich rodzinnych stronach. I jakby... widujesz go w tym, w kolekturze? Tak. No, u nas nie ma kolektury, to jest jakby, wiesz, wieś, nie? Przepraszam no, cię, no nie, ale nie ma kolektury. Po prostu jest sklep spożywczy, w którym można ewentualnie zapłacić rachunki i puścić totka. I on puszcza totka? Tak. A wygrał coś? Nie, no chyba nie, bo nadal mieszka w tym samym bloku, więc... Może już na przykład jest właścicielem tego osiedla Niewiadów? Chciałby, każdy by chciał. No. No i tym optymistycznym akcentem możemy rozpocząć audycję, bo waszym gościem jest? Radomska. Radomska. Radomska, czyli kto? No Lina Golilka nie znasz, no nie wiesz, kogo zapraszasz. Nie, no, no ja wiem. Jeszcze może przedstawię? Ja wiem, ale mam takie przekonanie, że być może wśród wszystkich osób oglądających nam są dwie, które nie wiedzą. Kim jest no, Olinek? Przykro mi. Nie no, uknęłam sobie takie określenie, które bardzo mi odpowiadało, że jestem takim trochę komikiem dnia codziennego, bo uwierało mnie to określenie bloger, influencer, bo ono ma jednak negatywne konotacje. Teraz już trochę podniesioną gardą używam tych określeń, bo robię to po prostu po swojemu i nie mam się czego wstydzić, ale rozumiem, że te pojęcia wzbudzają, lekko mówiąc, konsternację, kiedy się je słyszy, tak? No raczej jak ktoś słyszy, że jesteś blogerką, to nie mówi, och, jak fajnie, porozmawiajmy tylko... Okay. Masz bloga, opisujesz swoje życie i robisz zdjęcia tego, co zjadłaś. Fajnie. A to tak nie wygląda. Natomiast to bycie komikiem dnia codziennego, bo to jest taka duża część teraz tego, co robię, bardzo mi tutaj pasuje. Także staram się ludzi rozśmieszać, staram się im jakby poprawiać nastrój na co dzień. I też no, nie działam z takiej pozycji górnego C, czyli nie przekonuję ich, że życie jest piękne, pozując z wypiętą dupą i wciągniętych majtkach. Bo nie wiem, czy znasz taki trend na Instagramie, bo ja go bardzo lubię. Zdjęcia na plaży taką wypiętą, niezdrową pupką, to nie jest lordoza. Odwrotność od lordozy to jest... Kifoza. Nie no, wiem. Generalnie powiedzmy. Ta dupa nienaturalnie wypięta. Użyjmy bardzo obrazowego określenia i poetyckiego. Z majtkami wciągniętymi, jakby na plaży pozujesz, nie jesteś w pracy, jest wtorek i mówisz o tym, że w życiu trzeba wierzyć w marzenia, no to jakby u mnie bardzo tak nie jest. Ja mam takie przyziemne zwyczaje. Ale nie jest bardzo, że nie masz wypiętej dupy, czy nie wierzysz w marzenia? I dupę mam płaską, i na plaży nie jestem. Marzenia? No mam jakieś, ale takie bardzo przyziemne, nie? Generalnie wszyscy marzą o tym, żeby podróżować po całym świecie. Ja marzę, żeby było mnie stać, żeby ich tam wysłać, żeby mogła spokojniej spać.
marzeń takich na przykład. Ja nie mam takich ambicji jakichś. To się faktycznie sobą klei we wtorek z wypiętą dupą na plaży. Cześć, aby mieć mnóstwo hajsu, żeby was wysłać. Byli chyba tymi dupami zmęczeni. Jakby znalazłam sobie taką niszę w tej swojej mojej normalności i codzienności. Przepraszam, nie nadużywajmy. W codzienności jakby zaczęłam ludziom pokazywać, że to wcale nie musi właśnie być takie prestiżowe i piękne, żeby też było spoko, bo jak każda sytuacja ma jakieś tam pozytywne aspekty, a jak nie, to zawsze można ją wyśmiać. I... Okej, okay. No dobra. To waszym gościem dzisiaj jest komik dnia codziennego. Komiczka. Jak jest żeńskie określenie komika? No komiczka. Komiczka? Komiczka dnia codziennego, na pewno? Nie, żeby później mnie, wiesz, tutaj jakiś językoznawca nie napadł. Pamiętajcie, ta audycja, jeżeli jest na żywo, jeżeli jesteście tutaj razem z nami, jest tworzona wspólnie z wami, a to oznacza, że zna, jakie są zasady. W związku z czym w dowolnym momencie możecie zadać pytanie. Pytanie zadajecie, pisząc je w komentarzu. Wtedy zapala się ta czerwona lampka. Czerwona lampka sygnalizuje nam, że jest pytanie. Ja czytam pytanie. A teraz ona świeci pokazowo, czy jest tak, pytanie? Tak, nie, ona świeci pokazowo teraz. I teraz czy wy możecie... Czy manipulujesz tą lampką? Nie, to jest ona normalnie, się, wiesz, zapala później. Ale teraz się zapaliła, bo ty zapaliłeś. Bo powiedziałem słowo pytanie. Kłamiesz. A, bo ona reaguje na... Pytanie? Pytanie. Sprawdźmy to. Pytanie. No dobra, więc pamiętajcie, teraz możecie napisać w komentarzach na przykład, że ja życie, o co chodzi z tą lampką, lub że jeżeli już macie pytania, to od razu możecie zadawać te pytania, ja będę je zadawał i pytał. Dobra, kiedy zaczęłaś prowadzić bloga? O rety. A mam niedługo 9. rocznicę. To był marzec, dokładnie. Ktoś generalnie wywlekł mi to, bo ja tego tak nie monitoruję, ale dostałam komentarz pod pierwszym wpisem na blogu i dlatego mogłam do tego wrócić. To był 15 marca 2010 roku. Czyli teraz będziesz miała 10 lat, a nie 9. Ty czekaj, jak to był 10 rok, nie. To teraz będziesz miała 10 lat. Czekaj. Teraz jest marzec, jutro 8, to dycha. Mój Boże, to trzeba było coś zrobić, nie wiem. Nie mam balonów. Balonów, czapeczki i tego... Nie, balony z helem. O Boże, gdzie ty się uchowałeś? No ty w ogóle jesteś jakiś taki nie social mediowy. Z helem, takich wielkich. To się nie liczy w ogóle. Musisz mieć balony z helem. Wojtek, do 15. Ale do 15 też jest dużo czasu. Nie zdążę dojść z Chin, no. No z Chin to teraz już nic nie zdążę dojść, a w tych balonach to co może na... Może coś, poczekaj. Może coś jednak dojdzie. Na pewno nie, to coś, co dojdzie, to na pewno będzie schowane w balonach. To jest na bank. Nie, to obejdziemy sobie tam, narysujemy. No, tutaj na przykład... No to jest... już kawał czasu jest, tak, no to... No, widzisz, tutaj już mamy pierwsze pytanie, które nawet nie zostało zasygnalizowane jako pytanie. A czemu lampka nie jest zielona? W sumie dla Radomskiej powinna być w kwiaty. Napisał Robert. Jeszcze nie robią lampek dla mnie. Też uważam, że jest to duże niedopatrzenie, no ale nie będę się z każdym awanturować, bo potem jednak ten wizerunek miły i sympatyczny i mi jebnie o ziemię i co ja zrobię, no. A ty masz wizerunek miłej i sympatycznej? Nie wiem, jaki mam wizerunek. Wiesz co, generalnie to ty, z kim się zetkniesz, z kim rozmawiasz, kto tam się odezwie, to możesz sobie zweryfikować, co myśli. Ale są to na tyle różne opinie. Jednego dnia możesz słyszeć, że jesteś cudowny, albo że cię nienawidzą, że nie wiem, czy jest sens się do tego jakoś bardzo przywiązywać. Ale raczej miałam swego czasu. Byłam porównywana w ogóle na początku swojej drogi, jak gdzieś tam się przebijałam, jak tych blogerów nie było tak wielu. Miałam taką łatkę, że jestem damską wersją kominka, co jakoś w ogóle mi nie pasowało, bo w ogóle się nie utożsamiałam z tą drogą, którą kominek sobie tam obrał. Takie, wiesz, wkładanie kija w mrowisko i jakby jechanie na kontrowersje. Ja raczej nie poruszałam wielkich spraw, tylko bawiłam się językiem, starając się to robić inaczej, tak? Ale czy jestem niemiła? No Wojtek, kurwa, powiedz, jestem. No nie, jestem, nie. No powiedz, jestem niemiła. Nie, znaczy... No, ustaliliśmy, że ja mówię, że jesteś bardzo miła i zgodnie z ustaleniami ja mówię. Radomski jeden rok spierdolił, ha, 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 pisze ci Sylwia. Nie? To a propos tego, że myślałaś, że... jeden rok, dziewczyno, ja wczoraj miałam 16, a ktoś do mnie mówi, mamo, jakaś rata kredytu, mój Boże. Co tutaj się stało? Dobra. No właśnie, może coś zaplanujesz na 10. rocznicę, pisze nam Marcin. Czekaj, co? No wypadałoby, ale co?
No normalnie, no balony w kwiaty. To już jest podpowiedź kolejna. Przecież ja tutaj mam wszystkie odpowiedzi już. Balony w kwiaty. Bo tylko kwiaty i kwiaty, naprawdę. No dobra, pytanie. Co spowodowało, że zaczęła się twoja pogoda z blogowaniem? Pozdrawia was serdecznie Monika. Pogoda zaczęła się z blogowaniem dlatego, że było bardzo deszczowo. Ja stwierdziłam, że potrzebuję przygoda. Odrobinę trochę ja powiedzieć pogodę. Ja odpowiadam na pytanie. Jezus moja, kurwa. Może nie widzę, ale staram się słuchać. To nie będzie łatwe, widzę. To widzę. Generalnie było tak, że zanim powstał blog, to ja zamieszczałam swoje teksty, opowiadania i wiersze na portalu, który już niestety nie istnieje. Nazywał się Digard i pisałam bardzo smętnie, smutno i tak depresyjnie. I byłam przekonana, że nie umiem pisać zabawnie. I zamieszczałam śmieszne statusy na Facebooku i pytania na ich temat były podzielone, nie wszyscy rozumieli. I znajomy doradził mi, do dziś nazwany jest on ojcem chrzestnym bloga, żebym po prostu stworzyła takie oddzielne miejsce, gdzie ci, którzy będą chcieli czytać te moje zabawne anegdotki, wypociny, będą sobie tam chodzić, ale jednocześnie nie będę ludziom feedu zaśmiecać. I tak też się stało, powstał blog na Blogsie. I... Czyli ty jeszcze jesteś z tego pokolenia blogerów z Blogsa? Wiesz, to tak naprawdę to Blogs był wybrany przez przypadek i dosyć szybko z niego uciekłam, bo zaledwie kilka miesięcy byłam na Blogsie. Potem był plebiscyt bloga roku i po plebiscycie bloga roku uciekłam na onetowski blog.pl wtedy. Czyli... No, zanim doszłam do swojej domeny, to ja zawsze jakby, u mnie w innym tempie się rzeczy odbywają, także ja mam inne podejście do czasu, także rok to jest... To ile byłaś w ogóle na zewnętrznych blogach, zanim doszłaś do... Bardzo długo. Ja swoją domenę mam... Teraz nie chcę szastać datami, bo jestem w tym fatalna, ale 4 lata? Okej. Okay. Kiedy generalnie wszyscy już mieli swoje domeny, tak? I na tych, którzy nie mieli swoich domen, patrzono tak... Spod łba. A ty chodziłaś z podniesioną głową i mówiła... Nie, ja ciągle chodziłam taka zdezorientowana, okulary brudne, tak, pod nogi musiałam patrzeć, także ja nie do końca, miałam wątpliwość cały czas. Czy chcę mieć swoją domenę, czy nie chcę. Ja, już pieniądze pojawiły się w blogosferze, te pierwsze kampanie lat temu, bo to było zupełnie inaczej, to trochę się plączę w zeznaniach, ale generalnie ja zaczynałam blogować wtedy, kiedy blogi nie były aż tak popularne. Ciśnięto z nas łacha. Mhm. To nie było nobilitujące zajęcie, bo potem był taki etap, że wszyscy mieli blogi. Każdy sklep, każda firma. To nagle się zrobiło modne, pomocne w pozycjonowaniu. Ale kiedy my zaczynaliśmy blogować, to generalnie nikomu wtedy na początku nie przyszło do głowy, że za tym mogą stać pieniądze. Tak mi się wydaje. Za tym była jakaś taka pasja, pomysł, koncept. I potem jak te pokolenia pierwsze na przykład w Poznaniu próbowały organizować takie ala spotkania, szkolenia dla przyszłych, to się okazało, że ci, którzy dopiero zaczynają, to już wchodzą z jakąś strategią, konkretnym planem, że tak naprawdę to jest zupełnie inna struktura i zupełnie inaczej się to robi teraz. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy chciałabym zaczynać teraz od nowa, biorąc pod uwagę ilość rzeczy, które musisz wiedzieć, które są absolutnie niezwiązane z tym, że chcesz pisać i o czym chcesz opowiadać. To cała wiedza, otoczka marketingowa, reklamowa, żeby się przebić, tak? Więc ja zaczynałam 100 lat temu i tak już zostało. Okej, okay, no dobrze. 100, czyli 10. Pamiętajcie, jeżeli dzisiaj ktoś jeszcze z was zna jakiegoś bardzo dobrego hurtu... Ja mam kiepskie geny, ja się szybko starzeję, dlatego u mnie minęło 100. Hurtownika balonów w kwiaty, to czym prędzej może je już w tej chwili kompletować, dmuchać helem. Oczywiście w barterze, wiadomo, przecież tak. No to oznaczę cię. Za oznaczenie w Instastories przysyłajcie tutaj dużo tych balonów. Ja w przeciwieństwie do ciebie, Wojtek, umiem oznaczać w Instastories. To jest absolutnie jakby dowód na to, że ja nigdy nie będę tym, jak się nazywają ci ludzie, którzy umieją oznaczać i później na tym zarabiają. Ludzie umiejący oznaczać, którzy później zarabiają. Influencerem, o, właśnie tym. Co sprawiło, że zakochałaś się w kwiatach aż na taką skalę? Uwielbiam Olinka i pozdrawiam cię. O, tak naprawdę to słabość do kwiatów miałam zawsze, odkąd sięgam pamięcią, tylko bardzo długo ją skrywałam. Bo gdzieś mi nie grało to, jak się czułam ze sobą, z tym, że te kwiaty kocham. W sensie lubiłam je na nie patrzeć, na ten print, na te wzory, ale nie czułam się w nich dobrze, bo nie lubiłam siebie po prostu, chowałam się w workach i tak dalej. I moją słabość do kwiatów wyśmiewano bardzo długo. Gdzieś na którymś z schodków w dążeniu do tego, że jednak warto olać, co myślą inni i pójść swoją drogą, otworzyłam się na kwiaty już absolutnie bezgranicznie, wręcz one wyważyły mi drzwi i teraz już są wszędzie. I doszłam do punktu, że moja własna mama i siostra, które nabijały się z tej słabości, same noszą teraz wszystko w kwiaty, co jest takie nawet zabawne, bo twierdziły, że jestem wieśniarem. Jakby no dobrze, no jestem, no kocham kwiatki, kochałam zawsze, a teraz się z tym po prostu nie kryję. Rzeczywiście tak jest, nie potrzebuję niczego, dopóki nie jest kwiat. Jestem w stanie się powstrzymać przed kupnem
wielu rzeczy i jakby rozsądek działa. No chyba, że będę miał taki retrokwiatowy print i wtedy już się zesrało. Ale czekaj, nie, ale dobra. Dlaczego chowałaś te kwiaty? Wiesz co, no musisz... Jest taki etap, kiedy się dojrzewa, kiedy wydaje ci się, że wszyscy na ciebie patrzą i o tobie myślą, że ich opinia jest ważna. To jest piękne i słodkie, kiedy wydaje ci się, że twoje emocje są w centrum wszechświata. I zanim dotrzesz do tego, że ludzie mają cię tak naprawdę z grubsza w dupie, jeżeli poświęcą ci czas, to tak z 2 minutki ewentualnie, żeby poczuć się lepiej i naprawdę nie ma sensu się do tego przywiązywać, no to mija trochę czasu. No i jakby u mnie upłynęło właśnie tyle, więc powiedzmy, że pierwsze moje szybsze bicie serca wobec kwiatów poczułam, jak miałam lat naście, a zaczęłam je otwarcie, bezbrzeżnie, bezpardonowo nosić po 20, tak? To, co powiedziałaś, jest fajne. Ja teraz dla wszystkich tych, którzy mają taką potrzebę, że chcieliby coś zrobić, ale myślą, że inni tego nie zaakceptują, jest taki mój ulubiony dialog, jego naprawdę uwielbiam. Kiedyś na jednej z grup deskorolkowych, takie jestem zaangażowany w ten sport, była taka dyskusja, młody chłopak wszedł i powiedział, chcę się uczyć nowych trików w skateparku, ale generalnie wstydzę się, że jeszcze nie umiem i wszyscy na mnie patrzą. I taki mój, taki bardzo stary skate napisał mu, młody, kurwa, zapamiętaj, w skateparku nikt cię nie widzi, dopóki jakiegoś zajebistego triku nie odpierdolisz. Znaczy, dopóki ci nie wychodzi, nikt nie zwraca uwagi. Rób swoje. Ja mam jeszcze lepsze, ale znaczy, nie jeszcze, równie fajne. Kto to są ci wszyscy? No. Wszyscy to jest nikt i kilka osób. I to jest piękne. No dobra, mamy o kwiatach. Trafiłem na Radomską po filmiku z Mariuszem, co jej 2 dychy zajumał. Czy można uświadczyć więcej takich filmów? Kto się zajumał 2 dychy? Mój mąż twierdzi, że on tego nie zrobił. Ja po prostu próbuję to sprostować od kilku lat. Był to przypadkowo stworzony viral w drodze po kartofle. To jest najlepsze, że naprawdę byłam zaspana, szłam po kartofle w naturalnym autorażu. Potem czytałam o sobie, że jestem menelką, żulem i w ogóle pijana to nagrywam. I szereg w ogóle... Jestem autentycznie zabawna, naprawdę. Nie potrzebuję się schlać i niestety tak wyglądam rano w sobotę. Co gorsza, no to jest smutna historia. Myślę, że tych filmików krótkich powstało cała masa, bo gdzieś po prostu niektóre z nich bardziej rozpaliły serca, a inne mniej. I to, że rozpali ten o kartoflach, to jak Boga kocham, w sensie z kartoflami w tle, nikt by nie przypuszczał. I ta historia 2 dychach nas już trochę prześladuje. To był taki przełomowy moment. Ale oddał? On twierdzi, że w ogóle ich nie wziął. To jest najlepsze. Do dziś nie wiadomo, co się z tymi 2 dychami stało. Znaczy, nie interesuje mnie, co on twierdzi. Pytanie jest, czy oddał. To... Już dawno powinien. Też tak uważam. Jakby powinniśmy to ustalić raz na zawsze. No. No. I to jest ten moment. Właśnie, moim jest znaczy, ten moment. Zanim dojdziemy do 15 marca, czyli do 10-lecia blogowania, bo po 10 latach to już jest zupełnie inaczej, warto rozliczyć zaległości. 2 dychy plus odsetki, jakieś 300. O. Będzie na warkoczyki. Dobrze. Warkoczyki kosztują 300? Wiesz co, mój mąż może to oglądać lepiej, żeby nie wiedział, ile kosztują. 2 dychy. To 2 dychy wystarczy. Dobra. I to jest moim zdaniem bardzo dobra tutaj historia. Potem, o, Starogard Gdański nas pozdrawia. To było chwilę temu, że zapomniałem, nie wiem co, o linku 2 dychy. No właśnie, cały czas błagam, 2 dychy. Naprawdę, błagam, w moim życiu wydarzyło się. Wiesz, jesteś twórcą internetowym, robisz coś 10 lat i naprawdę masz na swoim koncie dużo większych głupot i mądrych rzeczy również. I tak się przyczepi, jak po prostu gówno do podeszwy. Znaczy ja z dystansem, absolutnie, tak? 2 dychy, bardzo się cieszę, że się tak ludziom spodobały, ale... Ale dalej jest tak, że... Mam zaoferowania dużo więcej, jestem warta dużo więcej niż 20 zł. Ja to dalej Paweł na przykład nam pisze, Radomska, to 2 dychy zrobiły z ciebie influencera, znak zapytania i faktycznie pokazanie, tak, to jest dokładnie to. Nie, dlatego że, znaczy ja nie wiem, jaką definicję influencera ma autor tego komentarza, natomiast influencer to nie jest ktoś, kto ma większą oglądalność, więcej, nie wiem, polubień czy statystyki. Influencer to jest ktoś, kto ma wpływ i możesz mieć 100 tysięcy obserwatorów i nie mieć żadnego wpływu, a możesz mieć tych obserwatorów 10 i mieć ogromny wpływ. Więc ja influencerem w takim pojęciu posiadania wpływu, bo to pojęcie już zostało wydymane na 1000 sposobów i znowu nie ma pozytywnych konotacji, a ja raczej traktuję je pozytywnie, bo mieć wpływ to mieć moc i
i też odpowiedzialność na swoich barkach. Influencerem byłam zanim pojawiły się jakiekolwiek dwie dychy, zanim zaczęłam nagrywać, bo do tego też doszłam dużo później niż wszyscy inni, którzy nagrywali już dawno, mieli kanały na YouTubie i już to wideo mieli ogarnięte. Już taką społeczność, może dużo mniejszą, ale jedna taka, która mi ufała, miałam ze sobą, więc... I to jest core nadal, tak? Ci ludzie mogą się przewijać i te tłumy, ja nie zazdroszczę takim właśnie tym influ na wielką skalę, bo konsekwencje są bolesne. Więc ja się czuję influencerem nie ze względu na dwie dychy. No, okej. Okay. Co sprawia, że ta twoja społeczność jest z tobą? Po co oni przychodzą? Trochę lat. No ja mam taką grupę osób, na szczęście aktywną, o których istnieniu wiem, bo jest też cała rzesza takich ludzi, którzy się wychylają raz na jakiś czas. I ciężko nawet mieć świadomość, że istnieją, którzy są ze mną od czasów, w których flugałam w każdym tekście, zarzekałam się, że nigdy nie będę miała rodziny, kiedy stawiałam swoje pierwsze kroki, kiedy w każdym wpisie były jeszcze grafiki z moją wyciętą w pęcie głową. I po prostu mnie polubili, tak? Polubili nie tylko moje pióro, poczucie humoru, ale po prostu mniej są ze mną i obserwują sobie, jak to wszystko ewoluuje. Bo też nigdy nie czułam się jako twórca kimś, kto jest ponad kimkolwiek i taka perspektywa, którą przyjmuje spora ilość twórców, że oni są w czymś lepsi. No możesz sobie być naprawdę zajebisty, no. Ale jeżeli nie ma ludzi, którzy będą to weryfikować, no to fajnie, okay. Posiedź sobie sam w pokoju. No, nie, ale czekaj, bo ty faktycznie fajnie piszesz, opowiadasz, tworzysz ciekawe narracje. Skąd cię to wzięło? Kiedy ty się nauczyłaś w ogóle pisać? Ja myślę, że to nie było jakiejś wyjątkowej historii. Tak standardowo 6-7 lat nie było jakichś wybitnych skillów. Pisać w mojej rodzinie nie miałam za bardzo tego, po kim odziedziczyć. Poczucie humoru mam rodzinne, to jest fakt. To jest, ale wy jesteście rodziną śmieszków? Czy żartowniczów? To takich sarkastycznych mord, że to jest taki śmiech przez łzy, że to jest... Ja mam nadzieję, że mój śmiech jest jednak trochę bardziej optymistyczny i to moje celebrowanie codzienności w takim przyziemnym aspekcie, że ja się po prostu delektuję jak lędrynkiem, to jest konsekwencja ogromu włożonej w to pracy, bo ja raczej pochodzę z rodziny, ze środowiska, w którym nie możesz się cieszyć, bo i tak ci się nie uda. I tak się spieprzy, i tak dalej, i tak dalej. Mój dziadek miał takie dobre teksty, w sensie zawsze mnie wkręcał, jak puszczał bąki pod kołdrą, jak byłam małą dziewczynką, że ktoś przyjechał, jak ten frajer, latałam do okna i sprawdzałam. To dziś mam żal. No ale też drugą stroną medalu jest tego śmieszkowania to, że dziadek no, zakończył swój żywot na własne życzenie, że tak to ujmę, więc to jest taki wiesz, no, dwustronna kwestia, że gdzieś ten uśmiech skrywa. W przypadku dziadka już się nie dowiem, co, ale na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że to jest jakaś odskocznia od tej drugiej, bardziej smutnej strony. Więc poczucie humoru mam dziedziczne. Pisać w mojej rodzinie nie pisał nikt. Ja to, że kocham pisać, odkryłam już we wczesnych klasach podstawówki. Uwielbiałam to robić, wyżywałam się w każdych wypracowaniach, pisałam wypracowania wszystkim innym w klasie, tylko nigdy nie wbijałam się w klucz, dlatego maturę z polskiego zdałam bardzo mocno przeciętnie, bo ja popłynęłam z interpretacją. Moja praca była ciekawsza niż klucz, no. Okay. Ale nikt tego nie docenił. Ale no właśnie, ktoś wspierał to? W sensie jakby nauczyciele mówili, wow, dawaj mi tą radę. Bardzo sobie to cenię, że to nazwiska moich polonistów są mi bardzo bliskie i do dziś myślę o nich ciepło. I to były osoby, które mnie wspierały, które dostrzegały to, że mnie ciągnie w tą stronę. Tylko no, to jest taki talent, no fajnie, że go masz, ale jak mieszkasz na wsi, no to no czytaj, no rozwijaj się, no staraj się, ale wiesz, no zdawaj sobie sprawę z tego, że to też były... O! To torebka. Pieniądze się nie będą trzeba podnieść. To też były czasy, w których, dokładnie to pamiętam, było takie pismo dla gimnazjalistów przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego i tam był artykuł o zawodach przyszłości, których nie było jeszcze w Polsce. I tam pojawił się opis zawodu copywritera, takiego amerykańskiego zawodu. Ja czytałam ten opis, mówię, kurde, ja bym to mogła robić. To się wymyśla, to się bawi słowem. Czułam, że to jest coś dla mnie, no ale w polskich realiach to w ogóle nie istniało, po czym bęk. Jest. Lat temu, 10-15, w sumie tym też się zajmuję, tak? Zawodowo też na etacie byłam copywriterką. Jednak zabawa słowem znalazła swoje zastosowanie, więc to umartwianie się, że nie będzie na chleb, było trochę na wyrost. Przynajmniej do tego momentu, bo wiadomo, jeszcze wszystko może się
wydarzyć. Czyli ty już normalnie to na tym zdjęciu we wtorek na Instagramie już byś mogła trochę stanąć, powiedzieć, wierzcie w swoje marzenia, jeżeli chcecie być copywriterem, to po prostu piszcie i to zdjęcie. Wiesz co, raczej powiedziałabym, że życie jest na tyle nieprzewidywalne i musimy się przekwalifikowywać tyle razy, że zastanawianie się nad tym i analizowanie, że na pewno się nie uda, jest dużą stratą czasu i energii, która będzie potrzebna, żeby na bieżąco do tych zmian, które dla naszych rodziców są obce, się przystosowywać albo próbować po prostu je oswoić. Bo copywriterem jako takim już nie jestem, więc... Ile czasu byłaś u kogoś na etacie pisząc? Wiesz co, będąc stale zatrudniona dla kogoś, no to w zasadzie... 7. Okay. Natomiast sama forma etatu jest jakimś elementem prestiżu i nobilitacji, kiedy jest się po studiach humanistycznych, więc ten okres nie trwał tak długo, bo trwał 3 lata. Okay. To tak. Był ten etat, ubezpieczenie, L4, wiesz. No tak. Wspominam teraz na swoim, to już było, minęło. No, na dorosłość. Daj spokój. Nie idziemy o smutnych tematach. Daj spokój. Już. Spokój. Jejku. Kiedy zajrzysz do Radomska? Chciałam powiedzieć w ogóle, drogie Radomsko, że ja nie dostałam nigdy oficjalnego zaproszenia. Ja się dowiaduję także, że Radom albo Radomsko mają swój plebiscyt blogowy. Ma najlepszego bloga i tam mnie nie ma w jury. Także lustereczko, dupka, jak to się kiedyś mówiło, zaprosicie, to przyjadę. Rozumiesz, że mają plebiscyt na najlepszego bloga w Radomiu? I nie ma ciebie? Ja jestem w jury. Nie, no. To akurat... Nazwijmy rzeczy po imieniu, nie bójmy się tego stwierdzenia, że ktoś odjebał. No i to jak? Ja się w ogóle nie dziwię, że ty nawet przez sekundę nie jesteś obrażona, nie strzeliłaś focha i w ogóle... Ja się nie obrażam. Nie, ja się nie obrażam. Nie ma w ogóle takich rzeczy. O nic mi nie chodzi. Kurs na makijażu był najlepszy. Tutaj Beata ci podpowiada. W tym się trzeba urodzić, na plus mogę ci powiedzieć, Beata. No. Nie masz urody, to jakoś tam szyjesz, no i cóż. Nie wiem, co chodzi z kursem makijażu. Zrobiłaś go. Tak, ale jak po prostu nagrałam na pałę film, jak się maluje palcami, on ma 3 miliony wyświetleń. To jest właśnie moje życie, jak się starasz. Myślę, że wiele osób to ma. Starasz się, jakby wkładasz coś w serce, jakby wiesz, teraz to jak jebnie, to zabije, nie? I tak by... I nic. Potem przypadkiem coś odwrócisz się nagle, o. Teraz sprażyło. Jakby nie rozumiesz tego i chyba się nie da tego zrozumieć i... Trzeba się do tego przyzwyczaić. Znalazłaś mieszkanie do przekoczowania na czas remontu? Wstępnie tak. Tylko pani bierze ślub w terminie mojego remontu, więc przeprowadzę się tam już w trakcie. Także. Chyba, że odwoła ślub. Ja nie namawiam, ale jest to jakaś opcja, żebym ja mogła mieć mieszkanie na czas remontu. A, czyli pani bierze ślub? I potrzebuje mieć mieszkanie wolne, żeby gości móc tam przenocować, bo ona nie mieszka na co dzień. Oj, długa historia. Ale długo ci goście tam będą? Bo może się pomieścicie razem. No moim zdaniem za długo już w ogóle, jeśli już... Że kulturalnie było z ich strony, gdyby wynajęli hotel. No. Nie no. Ale ja nie będę mówić już tym, co mają robić. No. Kiedy remont zaczynasz? O Jezus, naprawdę. No z końcem maja. 29 pan majster powiedział, że będę zadowolona, że przyjdzie i mam się nie martwić. Okej, czyli w lipcu będzie. Jestem zadowolona, nie martwię się i na pewno wszystko będzie dobrze, bo dlaczego miałoby nie być? Nie no, spokojnie. Jak powiedział, że będzie na koniec maja, to nie kupuj kafelków przed lipcem, bo to nie ma sensu w ogóle. To będą leżały długo. Nie wybrałam, daj spokój. To są zbyt poważne decyzje, żebym jej tak pochopnie 3 miesiące wcześniej podejmowała. Naprawdę? Ale jest taki duży wybór tych kafelków, kwiaty? Wiesz, to chodzi o to, że nie wszyscy podzielają twoją fascynację, wiesz? I jakby musisz dyskutować z ludźmi, którzy nie powinni mieć wpływu na twoje życie, mówią do ciebie mamo albo żono i robi się tak... Nie rozumieją tego. Nie, no w sensie u nas w domu jest taki układ, że kwiatowy jest tylko mój gabinet. Mhm. Jakby tam się rozpasałam, tam jest wszystko w kwiaty, reszta mieszkania wygląda tak, jakby mieszkali tam normalni ludzie. Jak sobie z tym radzisz? Starałam się. No nie, no wiesz, no, staram się odnajdywać. Dużo czasu spędzam w gabinecie. A, okej. Okay. No spoko. Dobrze. Jestem z Olinkiem od niedawna, pisze nam Anna. Całkiem przypadkiem trafiłam i nie ma dla mnie dnia udanego, jak nie wejdę i nie poczytam lub nie posłucham. Czyli krótko mówiąc, po prostu robisz komuś dzień. Ktoś mi miło. Ale masz sobie poczucie takiej odpowiedzialności?
Wiesz, to długo sobie nie zdawałam z tego sprawy. Też wydawało mi się, że mam na tym kontrolę, wyznaczone granice, ale gdzieś one się też rozmyły. I przy okazji teraz zmian związanych z problemami ze zdrowiem, kiedy się okazało, że ten elektronika ogólnie, no i także internet, który się otacza, ma taki wpływ na to, że ja nie potrafię wypoczywać, nie potrafię się odciąć, mam problemy z głębokim usypianiem. Zaczęłam sobie uświadamiać, jak bardzo ten internet mnie wchłonął i pochłonął, bo było tak. I to tak na dotyk jest? No. Mój Boże, poczekaj. Poprawię ci włos. Było tak, że internet był całym światem, zanim miałam rodzinę, a potem nabrałam dystansu, kiedy... Tu możesz poprawić, jak chcesz. No i teraz się już nie skoncentruję. Nie mam podzielnej uwagi. I teraz pracuję nad tym, żeby te granice przywrócić, ale no, ciepło sobie myślę, że jednak jestem dla kogoś ważna, ale jak się tylko rozpasam i pomyślę sobie, że no, chyba jednak jestem trochę zajebista, to zawsze ktoś się tam zjawi, kto mi powie, że... Nie jesteś? Dzisiaj czytałam też, że się zmieniłam i że jestem chujowa, także ciężko się przywiązywać do tych opinii, a przywiązywać się tylko do tych radosnych i miłych, to też tak jest, no słodkie i naiwne jednak, więc staram się mieć wątpliwość cały czas. No i to jest dobre podprowadzenie, podpytanie, bo Paweł zadaje pytanie, dlaczego akurat mam wątpliwość? Bo nie mogłam wymyślić nazwy na swojego bloga i wybrałam najgorszą możliwą pod kątem ilości polskich znaków, serdecznie nie polecam, ale byłam zafascynowana. Jakbyś chciał zabezpieczyć ten adres pod każdym możliwym kątem, to musisz zabezpieczyć z każdą pojedynczą. Tak, także nie rozgryziesz tego, ale nikt nie chciał mieć wątpliwości. A generalnie chodziło, co dosyć oczywiste, o piosenkę Łony, która do dziś jest mi bardzo bliska i odzwierciedla bardzo mocno mój sposób myślenia i postrzegania świata, mimo tego, że zmieniło się bardzo wiele. Mhm. I zmieniły się rzeczy, które uważałam za takie niepodważalne, za status quo. To jednak to podejście o posiadaniu wątpliwości, podważaniu dogmatów, zadawaniu sobie pytań nie zmieniło się absolutnie, dlatego mam wątpliwość, zostaje. Okej, okay, dobra. A co się zmieniło w tym życiu? No funkcjonalnie, wiesz, zaczynałam jako dziewczyna, która była jeszcze na studiach. Wtedy byłam sama i przewidywałam, że będę pisać zdalnie do jakichś tam czasopism, portali. Będę paliła mnóstwo papierosów, mieszkała w wynajętej kawalerce i umrę zapomniana. Taki był mój pomysł na życie generalnie. Po czym nagle na mojej drodze pojawił się mój aktualny mąż. Potem bardzo szybko jakby zawinkla córka i życie stanęło do góry nogami. Czy on z nią jako... przyszedł tak naprawdę? No, on nie, przyszedł z córką. Oni już siedzieli na kanapie, pytając, no bo to co jest? No kulturalna jestem, ludzie nie wyproszę, tak? No. Ale jak do tego doszło, nie wiem. I natomiast odkąd mam rodzinę, to mam potrzebę posiadania rzeczy na stałe i miejsc na stałe, dlatego tak lubię mieszkać w Łodzi. Bo mimo tego, że znajomi robili karierę w Warszawie, zarabiali dużo więcej, to jednak ja sobie spokojnie spłacam tam kredyt. Mam przedszkole dla córki, mąż ma pracę, żyje sobie w miarę spokojnie, bo odkąd tą rodzinę mam, to poczułam, że lubię mieć to jedno miejsce, do którego wracam. Po prostu. A nie wyobrażałam sobie tego, że będę się przywiązywać do miejsc, że w ogóle wezmę kredyt, żeby 30 lat żyć z wyrokiem i wyjdę za mąż, żeby żyć z wyrokiem. A tymczasem... Okej, okay, czyli dwa wyroki już sobie zaakceptowałaś. Spoko. Czekaj, to jest to, już mieliśmy. Janek. Ale się świeci ta lampka, mój Boże. Czekaj. Kiedy pojawi się książka? Jak rozmawiałam ze znajomymi, którzy wydawali książki, to temat premiery się przesuwa. Powiedzmy, że mam deadline zdania materiału do końca marca. O, no, to niedługo. Dalej to już zależy od grafika i całej tej maszynerii związanej. Bardzo byśmy chcieli, żeby to się stało na wakacje, bo to będzie taka lekka, optymistyczna, radosna lektura, która ma zacieszyć mordę i utulić. I mam nadzieję, że to się uda. I mam nadzieję, że jak się nie uda, to też wybaczycie i że ją kupicie. I zrobię skuteczniejszą kampanię niż Janina. Okej. Okay. Nie, no nie, wiesz, no, Janina, nie, coś, a Janina jakąś książkę Janina napisała? Janina po prostu wszędzie pisze, kupią. Ale co? No Janina napisała książkę o statystyce. Naprawdę napisała? Janina oczywiście napisała książkę? Oczywiście, że tak. I ona jest w ogóle bestsellerem. I ona była tam w pierwszej trójce obok książki o seksie Blanki Lipińskiej. Nieprawdopodobne. I co trzeba zrobić z tą książką?
przeczytać, kupić. Kupić ją, oczywiście, tak. Kupić ją. Natomiast wiesz, jest paraliż, nie? Jest, w pierwszej trójce jest jakaś statystyka, nawet nie wiesz, jaka to jest presja. No. Ja mam dwie lewe ręce teraz, nie mogę pisać. Ale pomyśl sobie, że być może będziesz w innej kategorii chodzić. O, science jest, fiction. Jest mało prawdopodobne, że pójdziesz wśród, do książek statystycznych. I tych o seksie też, naprawdę, uspokajam, nie będzie. Nie będzie? Wojtek, zlituj się, jestem już mężatką, to jest grzech, wiesz? Ach. No ale może jakby kiedyś nie byłaś na przykład i możesz na przykład jakieś wspomnienia opisać. Nie wracajmy do tego, Wojtek, dobrze? Nie wracajmy. Nie, no, spoko. Gdyby zadzwonił telefon z Tańca z Gwiazdami, zatańczysz? Mój Boże, wiesz, sobie jak myślałam o tej rozmowie, której mnie absolutnie w żaden sposób nie nakreśliłeś, i pomyślałam sobie, o czym ty możesz zapytać babę, której kompletnie nie znasz, więc na bank wyskoczy z tym Tańcem z Gwiazdami. Ale to nie ja, to jest akurat Marto. Bo z jednej strony, wiesz, taki Taniec z Gwiazdami, to jakby nic nie robi, bo nie wiesz, kto tam występował, nie znasz tych ludzi. To jest nawet w sumie taki optymistyczny wariant, bo idziesz, schudniesz, nauczą cię tańczyć, spocisz się. Jest to jakaś przygoda życia, bo normalnie się nie wijesz jak grodowy wąż, a potem i tak siebie nikt nie pamięta, więc o ile zawsze się nabijałam i hejtowałam, że za moment będą występować tam ludzie, którzy widzieli auto kogoś znanego, tak teraz, a może ja umiem tańczyć, a może ja nie wiem, a może się dowiem, że nie umiem i będę już wiedziała, żeby tego nie robić, ale raczej chyba nie zadzwonię. Myślę, że nie jestem influ tego sortu, żeby dotarła do mnie jakakolwiek edycja Tańca z Gwiazdami, a jest już chyba, nie wiem, 20? Nie, ale to w ogóle to nie jest w ogóle pytanie, moim zdaniem. Pytanie jest tylko, czy z Maserakiem. A! To jest, znaczy, w ogóle, wiesz, to, że ty zatańczysz, to jest pewne. Teraz jest tylko pytanie... On ma dziecko. Także ja już, mnie mężczyźni, którzy mają dzieci, nie interesują, po prostu mnie interesują. Oprócz mojego męża oczywiście, bo on ma dziecko i mają go ze mną, także jest ze mną, ją ze mną, także. Dobra. Ja odwołam ślub, także może uda się z tym mieszkaniem wcześniej. Trzymam kciuki. No, dołączę się do pytających, co z książką, to już wiemy. Dzień bez Olinka to dzień stracony. Tutaj mamy kolejny komentarz. Ty naprawdę masz, jakby wiesz, czy ty rano budząc się czujesz tę presję, że jest kilka milionów osób, którzy czekają i mówią nie. Jak nie będzie Olinka, nie idę. Nie, znaczy myślę, że to jest przesada, jakby to wirtualne, czy inaczej, ja nie, w ogóle nie neguję, to jest bardzo miłe i fajnie się tym otulić jak kocykiem, ale też zdaję sobie sprawę, że to jest internet i takie call to action w internecie jest dużo prostsze i w internecie się dużo łatwiej kocha i dużo łatwiej nienawidzi. I takim momentem weryfikacji tej miłości będzie moment, w którym będę chciała występować na żywo i te występy będą związane z tym, że to będzie występ artystyczny gdzieś tam, komediowy powiedzmy, i one będą biletowane. I czy wtedy ta miłość deklarowana w internecie przełoży się na to kupno biletu i przyjście, tak? Bo myślę, że to będzie taki moment weryfikacji. Natomiast no, absolutnie przyjmuję, tylko że widzisz, staram się być tym uczciwa i sprawiedliwa. Skoro uśmiecham się i przyjmuję te ciepłe słowa, no to muszę brać na klatę też i analizować, bo niestety, bo chyba trzeźwo patrzę na to wszystko, co się dzieje. Trzeźwo. Zawsze. Prawie. I też analizuję te mniej przyjemne wiadomości, tak? Przeglądam się w nich, bo tego nauczono mnie, nauczyła mnie pani, która była dla mnie bardzo ważna, niestety już jej nie ma z nami, żeby jak słyszysz krytykę, to najpierw przeanalizować dokładnie, czy ona aby na pewno jest do ciebie adresowana, czy czujesz, że te zarzuty są twoje, pod twoim adresem. Jeżeli nie, to nara, jeżeli tak, no to trzeba coś z tym zrobić, tak? Więc ja no, dzielnie te 10 lat, teraz powoli zaczynam, uczę się blokować, tak? Po 10 latach zaczynam używać opcji blokowania, ale to już w takich naprawdę skrajnych sytuacjach, kiedy nie mam jakby pola do dyskusji, nawet i nie zamierzam komuś 10 raz tłumaczyć, że krowa jest w łaty, tak? I już. A na łące są kwiaty. Krowa jest łaty, a na łące są kwiaty. Jeżeli ktoś nam da do tego dobry beat, to myślę, że nawet całkiem dobry rap z tego wyjdzie. Krowa jest łaty. Dobra. Pójdzie refren, to i tak się sprzeda, daj spokój. Nie, ale bo ty kiedy sobie uknułaś w swojej głowie, że chcesz się, że tak powiem, zmierzyć ze stand-upem? Wiesz co, ja szukałam pomysłu na siebie w całym tym blogowaniu, bo gdzieś czułam, że to nie jest prawdziwa praca, to nie jest zajęcie, które możesz sobie, moim zdaniem, wpisać w CV, że to jest przede wszystkim bardzo śliskie, bo dzisiaj jest i jutro tego nie ma i niewiele zależy, znaczy wiele zależy ode mnie, bo doszliśmy do momentu, w którym marki chcą właśnie mnie, ja mam absolutnie wolną rękę i realizuję szalone pomysły i koncepty, co jest super.
ale zdaję sobie sprawę, że to jest ulotne. I ja zawsze miałam takie ciągoty, łatwość mówienia i jak myślałam o swojej przyszłości, co ja bym mogła robić jako atomistyczna dorosła osoba, którą chyba się nie stanę, bo jakby to by musiało się już wydarzyć chyba. No to myślałam o sobie w kontekście dziennikarki, która pisze. No ale no, dziennikarz nie zawsze porusza ważne tematy. Czasami musi pisać o dziurach w asfalcie. No. Zasmakowałam pracę reporterki w radiu, no to jest latanie po prostu po konferencjach prasowych różnych szpanów w garniturach, bardzo nudnych. Myślałam o sobie jako o aktorce, ale nie odważyłam się nawet zdać egzaminów, bo poczułam już wtedy w liceum, że nie jestem wystarczająca. Kompleksy mnie pokonały. Ale tak sobie myślę, że jakbym grała w tym teatrze, ciągle te same sztuki tych dziadów za 900 zł na zlecenie, to chyba to też nie byłoby do końca to, o co by mi chodziło. I tymczasem z pomocą przyszedł internet, bo proszę, jak chcę napisać sobie jakiś felieton, piszę felieton. Jak chcę napisać reportaż, to sobie piszę reportaż. Jak chcę nagrać sketch, to nagrywam sketch. Jak chcę powiedzieć coś poważniejszego, to mogę to mówić i nie muszę się kwalifikować, klasyfikować. To, że rozśmieszam ludzi, też byłam tego świadoma, tylko że działa to u mnie tak, że nie działa na YouTubie. W sensie nie umiem tego przeskoczyć. Dla mnie żart opowiadany dwa razy już mnie nie bawi i cała ta oprawa związana ze światłem, z montażem, z nagraniami mnie pokonuje, odbiera mi radochę z tego, dlatego YouTube u mnie nie praga, dlatego dużo lepiej się czuję ad hoc nagrywając na żywo. I pomyślałam sobie tak po prostu, że skoro nie kabaret, to może stand-up, bo gdzieś brakowało mi tych ostrzejszych żartów, no bo jednak w internecie jestem też kojarzona z macierzyństwem i nie wszystko mi wypada. Nie, żebym się tym przejmowała, ale generalnie, że chciałabym spróbować trochę innego frontu, jakby odciąć się trochę od tych tematów rodzinno-macierzyńskich. I pojawiła się okazja, ktoś z czytelników przysłał mi informację o konkursie w Łodzi, Łódź Stand-up w tym roku, który się odbywał, gdzie poszłam zupełnie jakby bez całego tego zaplecza, że ktokolwiek mnie z internetu zna i ogląda, zgłosiłam się na casting, tak jak każdy inny mógł. Jak się potem okazało, jako jedyna wysłałam nagranie z domu, no bo przecież nie miałam innego nagrania ze sceny. A inni wysyłali takie normalnie, że już... Wszyscy mieli już za sobą przynajmniej kilkadziesiąt występów na scenie. Okej. I z tych ponad setki zgłoszeń przeszła dziesiątka, w tym jako jedyna ja baba. Więc to już było dla mnie takim sygnałem, że to jest, może być spoko. Nie miałam jakichś większych nadziei wobec tego występu. Wręcz pomyślałam, że pójdzie mi fatalnie, ja się potem jakby zgaszę, zwinę w sobie i załamę. Tymczasem no, poczułam ten flow absolutnie, tak? Jakby bez idealizowania, ale też bez upodlania sobie nie uważam, że poszło mi gorzej niż panom. Zresztą dostałam całkiem pozytywny feedback od Abelarda, który był jurorem tego konkursu i tak zaczęłam o tym poważnie myśleć, żeby nie pójść za ciosem, nie rozbudować tego programu. Trochę się boję tego biletowania właśnie, weryfikacji w różnych miastach, jak to jest z tą miłością do Radomskiej. Natomiast słowo się rzekło, Kobyłka u płotu, jest już data. Tak, wystąpię na... Nie wiem, czy mogę mówić, więc jest debiut, będzie wiosną, więc już się zgodziłam, no potem trzeba będzie mordą świecić, no więc no, rozbudowywuję program i mam nadzieję, że publiczność chwyci te moje żarciki. No i że o czym jest twój? Dalej. O czym jest twój program? Nie, żebyś mi... Generalnie jak rozmawiałeś z Kasią Piasecką, no, to rozmawialiście o tym, że bycie babą w stand-upie to jest jakieś, powiedzmy, no nie zjawisko, ale inne spektrum tematów. A ja dodaję do tego bycie babą, która ma już rodzinę, bo to nawet w gronie stand-uperek jest raczej rzadkością, bo to są dziewczyny, które raczej jeszcze nie mają, albo nie, raczej tego tematu nie poruszają. To jest, kurwa, skarbnica naprawdę. I myślę, że w moich żartach odnajdzie się bardzo dużo takich matek i żon, co nie znaczy, że one będą tylko dla nich przeznaczone. No i cały ten aspekt pochodzenia ze wsi, bycie babą w internecie, to jest złoto naprawdę. Tego, czego się o sobie dowiesz w komentarzach, to ci żadna wróżka nie powie, także jest tego trochę, tak? Czyli ty idziesz w stand-up, w ramach którego jakby, nazwijmy to, osoba, na której chcesz trochę zedrzeć łaga, to jesteś ty, twoje alter ego. Ja to od początku, bo jak ja próbuję śmiać się ze zjawisk albo jakieś cechy, nasze przywary, to zwykle zarzuca mi się, że ja mam jakieś kompleksy i jakby to, więc najbezpieczniej jest się zbijać z siebie, tak? Aczkolwiek w programie, który zaprezentowałam, nie oszczędzałam mojego starego. No nie, ale to jest prawie tak jak z siebie, no. W końcu tego wybrałaś. Albo on ciebie, no więc wiesz, to jest, wiesz. A ty nie. A, okej. Okay. O tym starym, a, okej. Okay. Czyli poszłaś ostro. No. Nie brałam jeńców, także... Cudowne.
Też tak uważam, ale to świat zweryfikuje. Okej, okay, dobra. Przecudowny komentarz. Robert pisze, fanem nie jestem, ale żona tak. Niemniej lubię palić jointy przy twoich relacjach, kiedy je ogląda żona. Sam bym tego nie włączył oczywiście. Ciekawi mnie, jaki masz stosunek do marihuany. To znaczy tylko, że narkotyzowanie się szkodzi zdrowiu, jest bardzo niezdrowe i marihuanina nie jest mi potrzebna. Alkohol również nie, gdyż ja na trzeźwo. Całe życie jadę. Druga sprawa, tak, ja wiem, 6% moich obserwatorów to są mężczyźni i tam jeszcze jakieś 50 parę z ramienia kobiet. Co ja mam się wypowiadać na temat marihuaniny? Nie, możesz się wypowiedzieć po prostu, jak to jest, że twoim zdaniem... A róbcie, co chcecie, tylko nie zagrażajcie innym ludziom i podzielcie się. Czyli generalnie pamiętajcie, to odpowiedź dla tych młodych, jeżeli palicie w kółku, teraz jest takie zalecenie sanepidu, to pamiętajcie, że przekazując, żeby nie ślinić za bardzo. Tak. Bo to jest teraz niebezpieczne. Tak. Dobra. Kim chce zostać twoja córka? Moja córka chce zostać weterynarką w Minecrafcie. Albo superbohaterką i trenerką Pokemonów. Ale to jest czad. Też tak uważam. Weterynarka w Minecrafcie. Zobacz, studiów kończyć nie musisz. Czytać umieć nie musisz. To ja bym ją potrzebował, bo to jest jedyna rzecz, którą umiem budować w Minecrafcie. Znaczy moi synowie i tak już krzyczą, tato, jesteś bardzo dobry, już całkiem dużo umiesz zrobić. To umiem faktycznie zbudować zagrodę i wtedy mi się tam mnożą zwierzęta. Więc... Nie wiem, czy zaimponowałbyś mojemu dziecku, bo poprzeczka jednak jest postawiona wysoko, ale... Nie, ale... Musiałbyś znać parę Pokemonów, nie? To nie znam. No to sorry. Nie, ale też nie chciałbym, żeby twoja córka się obraziła na mnie, ale nie mam ambicji jej zaimponować. Przepraszam bardzo, choć teraz znaczy, trochę poprocuję. Myślę, że ona też ma to. Ona jakby też nie ma takiej potrzeby, żebyś ty jej imponował, bo ma wysoko postawioną poprzeczkę samooceny, także ma się dobrze. Wow. Moja Nina napisała, pisze nam Natalia, moja Nina ostatnio zapytała, kiedy będzie mogła pobawić się z tą córką tej pani w warkoczach, co ja ją lubię. Sądzę, że nadawałyby na tych samych falach. U nas zamiast księżniczek są dinozaury. No i jakby bardzo mnie cieszą takie wybory dziewczynek. Nie ukrywam, że cieszy się moje serduszko wychowywane w duchu Barbie i byciu księżniczką i czekania na księcia i branie ślubu. Że te dziewczynki z tego pokolenia są trochę mniej standardowe. Natomiast no, Lenka nie jest jakby główną... Oczywiście jest dla mnie bardzo ważna i tematy macierzyńskie są siłą napędową wielu działań, także tych internetowych, ale ona jest troszkę z boku, dlatego że ona już wie, co to jest YouTube, już ten internet trochę ją tam nęci i ona by już bardzo chciała, żebym ja zamieściła filmik, jak śpiewa. Bo uważa, że tak pięknie śpiewa, że wszyscy powinni to usłyszeć i to, że ja na to nie pozwalam, jest okrutne z mojej strony. A nie pozwalasz jej jeszcze? Nie. A dlaczego? Dlatego, że uważam, że zanim powiesz coś komuś na swój temat, pokażesz coś na swój temat, to musisz się dowiedzieć tego najpierw o sobie. I to jest lekcja, którą chcę odrobić, której ja nie miałam z kim odrabiać, bo byłam pierwszym pokoleniem internetowym, bo nasi rodzice nie mieli doświadczenia. Oczywiście teraz tak bardzo szybko wiele się zmienia, że ja też nie nadążam za tym, co będzie bliskie mojej córce, ale no, trzeba mieć twardą dupę w internecie, ale żeby mieć twardą dupę, to trzeba wiedzieć coś o sobie. I takie chęć pokazania się tylko po to, żeby się pokazać, żeby, nie wiem, wywołać te lajki, serduszka, no to jest bardzo niszczycielska siła. A ja jednak no, jestem od tego mimo wszystko w ten nieogarnięty sposób, ale żeby ją chronić, więc no, nie mogę jej zabronić, no byłabym hipokrytką, ona wiesz, mniej więcej, czym ja się zajmuję, chociaż uważam, że jestem najlepszą łojtuberką na świecie. Łojtuberką. Nie nagrywam na YouTubie, ale jestem najlepszą łojtuberką dla mojego dziecka i handlujcie z tym. Więc ma powiedziane, że jeżeli stworzę jakiś pomysł i on będzie wartościowy, taki, że będzie niósł coś za sobą i wymyślimy taki koncept, że ona będzie w stanie to pociągnąć, czyli wykaże się konsekwencją, pracowitością, zobaczy też tą drugą stronę, bo to widzisz tylko zabawę, a to wcale tak nie wygląda kolorowo, tobie nie muszę tego tłumaczyć, to wtedy się zgodzę. No i tutaj jakby zapał troszkę gaśnie, więc udowodnisz mi, że jesteś gotowa, dojrzała. Spoko, na ten moment uważam, że jesteś jeszcze małym dzieciakiem i po prostu nie ma takiej opcji, żebym cię do internetu wpuściła, bo tam nie mam miłych ludzi za wiele, tak? Mhm. To jest bardzo okrutne miejsce.
Ty dużo dostajesz negatywnych komentarzy? Znaczy, nie, czy hejt jest ci bliski? Ja nie, myślę, że nie, dlatego że ja nie korzystam tam z opcji płatnych reklam. Na przykład, znaczy nie zdarza się tak, że do mnie trafia lawina przypadkowych ludzi, którzy na podstawie, nie wiem, jednego postu czy jednej treści muszą weryfikować to, czy ja im odpowiadam, czy nie. No i oczywiście ustosunkować się do tego publicznie koniecznie, nie przebierając słowach. Raczej mam takich ludzi, którzy przybywają do mnie tak stopniowo. Okay. I oni mają tak czas chyba, żeby się oswoić. Jeżeli im nie odpowiadam, to po prostu odchodzą. Też myślę, że moja grupa docelowa już takim trochę, no to są ogarnięci ludzie 30 tam do 35 roku życia, którzy raczej już chyba mają mniej czasu na to, żeby komuś dowalać. Też może doświadczyli tego, jak to jest. Mhm. Z tym hejtem to jest tak, że każdy ci mówi, że masz się nie przejmować, ale najczęściej mówią to osoby, które usłyszały na studniówce, że mają grube łydki i od tamtej pory chodzą w długich spódnicach, więc i łatwo jest im mówić. Nie, to jest zawsze procent, ale tak chyba działa nasza psychika, że możesz dostać 1000 pozytywnych komentarzy, a te 10 negatywnych jednak zapamiętasz bardziej, tak? Może i lepiej, nie wiem. Zdrowiej. Mamy tutaj trochę pozdrowień ze Szkocji nawet. Wow, widzisz? Że coś ze mną zwiedzisz. Ja nie mogę. Film, gdzie Olinek przekonuje, że ma prawo przeżywać i ekscytować się wszystkim, nawet kurwa wizytę u dentysty, to była jedna z lepszych i prawdziwie coachingowych rzeczy, jakie widziałam w internetach. Od tego czasu ją kocham miłością niezmąconą, napisała ci Karolina. No, coachingu się boję strasznie, w sensie jakby ja nie ufam i jakby nie stanęłabym w tych szrankach i patrzę na tym z przerażeniem, że ludzie, którzy jakby tak naprawdę nie zajmują się życiem, bo zajmują się tym, że opowiadają o tym, jak należy żyć innym ludziom, mają taki wielki wpływ, ale no to był najbardziej u mnie chwytają te filmy, które właśnie nagrywam pod wpływem emocji, najlepiej jak jestem wkurwiona i właśnie wtedy włączę kamerę bez światła, bez mikrofonu, bez całej tej oprawy, która na YouTubie byłaby już wskazana, bo tam już jest trochę inny poziom. No i cieszę się, że trafia, tak, bo pamiętam to. Łatwo cię wkurwić? Tak, bo jestem emocjonalną osobą, ale też udobruchać. Także to ma dwie strony. Jestem też wrażliwa i miła, ale jak mnie wkurwisz, to ci współczuję. No. Nie, ja nie mam takiej ambicji, ale tutaj na przykład Sylwia pisze. Olinku, czy masz dane dotyczące przedziału wiekowego twoich odbiorców? Czy na przestrzeni lat zauważyłaś znaczące zmiany w grupie odbiorców? Mam na myśli, czy wraz z dojrzewaniem twojego bloga szli też coraz bardziej dojrzali odbiorcy? Wiesz co, ja nie mam takiego do końca zaufania do tych statystyk, które przedstawia Facebook i Instagram, bo one tam się średnio ruszają i teoretycznie największą grupą, tak jak powiedziałam, są ludzie 24-35, drugą ci trochę młodsi, ale to jest tak, że liczby mówią jedno, a bardzo fajną i taką responsywną grupą ludzi są ci na przykład po 50. I to są mamy dorosłych dzieci, to są babcie już, które piszą do mnie, że właśnie żałują, że one nie doszły do takich wniosków, którymi tam ja się dzielę, że takiej perspektywy nie przyjęły, jak miały te 20 lat mniej. I to jest super, bo cały czas o tym powtarzam, że możesz mieć no, milion subskrybentów, ale tak naprawdę nikogo, tak? A masz 100 i takich naprawdę interaktywnych, bym to nazwała. Więc ciężko mi stwierdzić, bo liczby mówią, że jest ich najwięcej, 24-35, ale czy oni najczęściej się odzywają? No jednak ludzie nie są tak chętni do tego, żeby się w internecie udzielać. Zwykle to są takie ciche akty. To prawda. Obecności. Aż najgorsi są ci skryte obecności. No, oni tam są i to nawet nie wierzą. Ja się normalnie nie odzywam, Ola. Jakby, no to fajnie, że nie wiem, że jesteś. Jakby kiedy wątpisz, że to wszystko ma sens, to nawet nie raczysz się odezwać. I ja spakuję manatki, wierząc, że już nie powinnam tego robić, bo nikogo nie ma, bo ty się nie odezwałeś. To jest taka waluta tak naprawdę, tak? Twoja chwila uwagi to jest wszystko, dlaczego ja to robię, tak? Więc... Czyli mamy taki tutaj taki mały przekaz, że jeżeli faktycznie chcielibyście więcej historii lub chcielibyście mieć ten filmik, w którym dwie dychy zostają oddane, to pamiętajcie, że jednakże musimy to jest trochę na to zapracować. Trzy stówy. Znaczy dwie dychy plus odsetki, 300. Yep. Nie żulimy, nie? To nie wywieramy presji, ale... Nie. Nie, ale jak to robią youtuberzy? Jak polubisz ten filmik, to pójdę na twój profil i zostawię ci serduszko. Nie, ja myślę, że po prostu jakby mamy bardzo konkretny tutaj deadline. Ten deadline jest do 15 marca, czyli to 10 urodzin. I albo 300 z powrotem znajdą się na koncie, albo generalnie tutaj nie będzie tak. Albo Wojtek nie będzie nagrywał Insta Stories. Właśnie. I
to jest dobra rzecz. A propos Insta Stories, ty jesteś jedną z osób, których Insta Stories po pierwsze oglądam, po drugie robisz to naprawdę konsekwentnie, regularnie, non-stop i dobrze. Kiedy się nauczyłaś? Wiem, że jestem po prostu uzależniona, że cała ta druga strona. Kurwa, ja chciałbym tak umieć. No. Wiesz co, jak Instagram pojawił się w Polsce, to ja uważałam, że to jest taka platforma dla debili, którzy nie potrafią się wysłowić, będą teraz dodawać zdjęcia i w ogóle hejtowałam strasznie. Potem pojawił się Snapchat, którego mój umysł nie ogarnął. Mówię, kogo to kurwa obchodzi, gdzie ty idziesz, co ty jesz, co ty robisz? I zaczęłam trochę to trollować, ale nie na samym Snapchacie, tylko właśnie niedługo potem Instagram wprowadził tą opcję nagrywania storiesów i zaczęłam się nabijać. I to naprawdę rosło tak oddolnie, że ja miałam tam 100 obserwatorów przez kilka lat. Potem z polecenia, ze zwykłego, organicznego polecenia ludzi przez ludzi, ludzi zaczęło właśnie to bawić, jak ja się z tej rzeczywistości takiej szarej, codziennej zbijam. Natomiast czy ja się nauczyłam, czy ja umiem? No, zdania są podzielone. No, znam też takich, którzy absolutnie przywijają, tak? I nie są w stanie mnie znieść. I cały czas staram się równoważyć te twoje radosne komunikaty, zauważ, nie dlatego, że jakby się dołuje i tak dalej, tylko że no, prawda zwykle leży po środku. No dobra, no ale mamy, wiesz, no, mamy 40 milionów prawie Polaków, 2,38. No to zaakceptujmy, że 32 osoby mogą sobie przewijać. Nie, no. Generalnie, wiesz, ludzie się za bardzo spinają całym tym swoim wizerunkiem i autorażem i do tego, tak z tym kojarzą mi się social media, że dbasz o swój wizerunek tam, żeby to zdjęcie było ładne, żebyś ty był wyjściowy, adekwatny i tak dalej. A ja to mam w dupie i chyba ludzie za tym tęsknili, że można nagrywać rano, jak jesteś zaspany i ktoś cię wkurwi. Możesz nagrywać, jak ktoś cię cieszy. I takiej zwyczajnej naturalności, bez spiny. Ale to jest tak, że ty, no właśnie, w którym momencie pojawia się impuls, który mówi, kurwa, podzielę się tą chwilą. Znaczy to jest tak, to jest jakby obusieczny miecz, bo w związku z tym, że ja czuję, że ludzie trochę wymagają ode mnie tych żartów i ja chcę je generować, to mój mózg trochę, wiesz, to jest tak, jak się uśmiechasz, nawet sztucznie, to mózg, te punkty odpowiedzialne w mózgu za odczuwanie pozytywnych emocji, one tam reagują. I to chyba działa, że mój mózg się nakierowuje, więc jakby działa, robimy sobie dobrze nawzajem, w sensie, jak u mnie się coś dzieje i nie wiem, stukę ulubiony kubek, no to ja zaraz jakby widzę to w kategoriach anegdoty, które mogę się podzielić. Raz, że mogę się nią podzielić, komuś poprawić humor, a dwa, no jakby dla mnie samej już jest to kategoria anegdoty. Czy jak, nie wiem, popsuła mi się zmywarka, tak? Ja zapalałam jej znicze, składałam jej wieńce, kwiaty rzucałam pod tą, a ona po prostu była niedomknięta i żegnałam się z nią tak teatralnie. Jakby mnie to bawiło, mimo tego, że miałam stertę uwalonych naczyń. Alternatywą było to, żeby się wkurwić i jakby dojść do tego, że wszystko te brudy, które tam wsadzałam, upychałam, żeby się zmieściły. Teraz muszę tymi własnymi ręcami wyjąć do zlewu, umyć to ręcznie, co niniejszym uczyniłam, zanim się zorientowałam, że była po prostu niedomknięta. A zrobiłam cały performance z pogrzebem zmywarki, z kwiatami, ze świeczką, z płaczem i bawiłam się super. A tylko zmywarka mi zdechła. Umiesz tak? A zmywarka? Czy jak ona się bawiła? Bo wiemy, że przeżyła, więc... Wiesz co, no dostała ode mnie dowody do zgodnej miłości, a w maju wylatuje, więc nie wiem, myślę, że mam ambiwalentny ten emocje teraz nią targają. Jak wylatuje? No robię remont też kuchni. I co, i zmywarka sobie ten? To teraz jest ten moment... Znów się zepsułeś. Nie. Moim zdaniem ta zmywarka powinna faktycznie w tej chwili zostać tutaj bardzo szybko zlicytowana, ponieważ jest to ta zmywarka, która przeżyła reinkarnację. To jest mało łódzkich zmywarek, które... Dobra, Wojtek, wyskakuj z hajsu i wydajesz. Po śmierci ja daję te dwie dychy, które już są. Gdybym była zmywarką, to bym się obraziła. Nie, ale, o nic, o nic by mi nie chodziło, ale bym się obraziła. Nie, ale na pewno ktoś podbije i wtedy ja też chętnie podbiję. No dobra, jak sprawuje się kwiatowa fura, pyta Marta. O Jezu, jest cudowna. Nie ma co prawda przyspieszenia. I tajemnicze jest to, że zatankowałam raz i jeżdżę non-stop i w tym baku nie ubywa paliwa, ale kocham ją bezbrzeżnie. I nie ma ogrzewanych siedzeń i chyba nie ma klimatyzacji, do czego doszło, ale jest miętowa, ma kwiaty i kocham ją, po prostu kocham ją. Miłość nie musi być logiczna. Jak długo nie jeździłaś autem? Ale wiesz, no ja podejmowałam jakieś takie nieznaczne próby, że wsiadłam z punktu A do punktu B, co kończyło się na parkingu z rzucaniem kluczy mojemu mężowi i mówieniem mu, że nigdy kurwa więcej. No ale tak między Bogiem a prawdą, no to 12 lat, bo te trasy generalnie pokonałam, odkąd mam Fiata, więcej kilometrów w ten miesiąc niż przez 12 lat. A jest ich tam teraz, nie wiem, z 300 na liczniku. A. Więc... Tak jeździłam.
Okej. I jak ci? No, wiesz, to był taki ostatni bastion, który mnie strasznie wkurwiał, no bo jednak debile więksi ode mnie jeżdżą autami i nie czuję się jakoś szczególnie ułomna i spędzało mi to sens powiek, że ja tego nie mogę pokonać w sobie, ale jak zaczęłam to analizować i kobiety zaczęły do mnie pisać, że ten problem jest im bliski, to wiesz, kobiety w naszym społeczeństwie muszą dojść do tego, że mogą. To nie jest dla nich oczywiste. To jest straszne i potworne i się spotykam z tym za każdym razem, jak gdzieś tam te baby mnie otaczają na żywo. Że tak jak facet uczy się jeździć, dla niego to jest normalne, wie, że to ogarnie, bo nie ma w tym nic nieoczywistego i tralalala, to tak kobieta, ona o tym nie wie. I ona, dla niej to jest ogromny bastion do pokonania. I teraz jakby odkrywam, że rzeczywiście może jednak to nie jest tak straszne, tak trudne, tak skomplikowane. Jeszcze się nie odważę tak na pewno powiedzieć, bo jednak każdej wycieczce towarzyszy planowanie trasy, ogromny stres i modlitwa przed parkowaniem. Ale no jestem dumna, że podjęłam to wyzwanie, bo już naprawdę położyłam na sobie kreskę, krzyżyk, żeby nie powiedzieć lachę w tej kwestii. No, na początek zaczęło się optymistycznie. Ja pojechałam na basen stary, zaparkowałam tyłem prostopadle. Te 15 minut nie wysiadałam, żeby czekać, aż ktoś zobaczy, no. Naprawdę? Ale po co na ten basen pojechałaś? Nie, bo tak mi się nogi trzęsły. No bo chciałam być taka niezależna, że ja mogę, rozumiem, że się nie proszę nikogo, że nie jadę autobusem, tylko że ja już mogę, że mam tą wolność, mam swoje auto do swojej dyspozycji i podaram właśnie rajstop pod twój stół. O nie. Najgorzej. Nie podaram. Masz szczęście. 6 zł byś mi wziął. 26 już by było na zmywarkę. No. No, chciałaś pojechać na ten basen niezależnie? Nie pychałam. Okay. Byłam się taka dumna, że mało nie skisłam, no. Nie musisz tego rozumieć, no. Ja też nie rozumiem wielu rzeczy. Niektórzy na przykład budują sobie studio radiowe w domu i rozmawiają, zapraszają obcych ludzi, więc są różne takie, wiesz, rodzaje dziwactw. To prawda. Ja szanuję każde dziwactwo. Mikołaj pisze, a zmywarka jest idealnym miejscem na trzymanie butelek wina. Okej, Mikołaju. Jakbyś chciała na przykład dowiedzieć się, gdzie można trzymać wino u Mikołaja, to w zmywarce. Boję się. Boję się takich ludzi, którzy w ten sposób podchodzą do... No dobra. Ty również poruszasz poważne tematy. No staram się, bo gdzieś ta gęba śmieszka. Wiesz, zaczęło się od tego, że ja byłam tylko śmieszkiem i na dłuższą metę zaczęło mnie to ubierać. Pamiętam te pierwsze momenty, jak zaczęłam przełamywać, bo były takie stereotypy na mój temat, że jestem jakąś sfrustrowaną, zakompleksioną babą. Potem gdzieś wyniknęły inne fakty, bo w momencie, w którym zaczynałam blogować, byłam też wolontariuszką na onkologii i ludziom to w ogóle nie sprzęgło, nie? Że tutaj ktoś może tak sobie robić jaja ze wszystkiego, a tu umierające dzieci, jakby tutaj jakby dobrze, jak coś jest czarno-białe, ale jak już trochę te kolory są bardziej skomplikowane, to już tam połączenie zrywa, bo za dużo. No i bycie tym śmieszkiem na dłuższą metę cały czas, no było dla mnie nie do zrobienia, w sensie to przestało być już naturalne i zabawne. Gdzieś w związku z tym, że pojawili się ludzie, którzy chcą mnie słuchać, poczułam się zobligowana do tego, żeby poruszać też tematy trochę bardziej istotne. I w związku z tym, że ja dostaję od ludzi bardzo wiele i bardzo się cieszę z tego, jak moje życie wygląda i że mogę łączyć właśnie pracę tej dziennikarki, kabareciarki czy kogo tam sobie wymyślę, mam poczucie, że jakby warto się odwdzięczyć, tak? I staram się nie nadużywać tego i jakby pilnować proporcji, bo wiem, że ludzie przychodzą do mnie po żarty i po śmiech, ale no odrabiam też lekcje, tak? Organizując różne akcje charytatywne, czy poruszając poważne tematy. I bardzo mnie to cieszy. I to właśnie to jest taka miara tego całego influensu, tak? Że jak robisz akcję, skrzykujesz baby, że mają teraz, że jak masz głupia cipo, czas na paznokcie i na narzekanie, to miej czas na cytologię i na zbadanie się. One rzeczywiście masowo ruszyły, bo to z kilkaset kobiet wysłało mi rzeczywiście wiadomość, że się umówiły albo umawiały. Jak dostajesz wiadomość, że wiesz, że ktoś tam się dowiedział o ciąży, jakby obwinia mnie, że ja będę chrzestną, jak się uśmiechasz pod nosem, ale jak ktoś dostał wstępną diagnozę, że dzieje się coś bardzo złego, rakowego, no to nagle dociera do ciebie, jaką masz moc, tak? I to nie jest tak, że ona zawsze działa, bo tych apeli o pomoc się pojawia bardzo wiele i wypracowanie takiej strategii, żeby to było skuteczne, bo też jako odbiorca, no, gdybyś miał oglądać tylko apele o chorych dzieciach, no bo przytłoczyłoby cię to za bardzo, chciałbyś to wyprzeć, to jest naturalne. Więc szukam na to metody, żeby te proporcje były zachowane i różnych metod, różnych sposobów angażuję w różne tam płatne vlogi, tak? Charytatywne licytacje.
a jednocześnie, żeby nie zgubić tego śmieszka, który ludzi przede wszystkim przyciągał. Ale poważne też, bo nie składam się tylko ze śmiechu przecież. Okej. Okay. Znaczy to jest dokładnie jakby pytanie. Czekaj. Natalia mówi, że zmywarka to jest zmywarka na szczytny cel, będziemy ją licytować. O, i to jest moim zdaniem jakby całkiem dobry pomysł. Ja bym jednakże tę zmywarkę wystawił. Przed blok. Nie. No, tak, bo w ogóle, jeżeli chcecie wziąć stare meble, to też jakby jak najbardziej możemy zlicytować wszystko. Masz stare meble jeszcze do oddania? Jezus Maria. I ty tak po prostu... Ja po prostu jestem taką, jestem po prostu egoistką, sfokusowaną na swoich potrzebach, że bardzo długo się barowałam z myślami, czy mogę wymienić meble, które po prostu mi się nie podobają, ale są sprawne, bo ich nienawidzę. I trwało to 7 lat. I niniejszym to czynię. Pozbywam się sprawnych mebli. Jestem potworną egoistką. To jest to jest trudne. Ja kiedyś robiłem taki projekt doradczy dla... Już wiem, bo mi powiedziałeś. Jednego ze szwedzkich producentów mebli, których faktycznie zachęcaliśmy Polaków do tego, że jakby da się wymienić meble, nawet jeżeli one są sprawne. Bo to jest największa przeszkoda, jak ludzie... No bo to są twoje ciężko zarobione pieniądze, które musisz odkładać długo i to nie jest tak hop siup. Ja jestem z pokolenia, jestem z domu, w którym rzeczy nowe się nosiło tylko na niedzielę i rzadko, potem po kilku miesiącach ewentualnie do szkoły, ale nigdy w życiu na podwórko czy po szkole, więc wiesz, to jest respekt. Kasetony u mojego taty do dziś są na suficie i nikt się kurwa nie odważy tego dotknąć, no. To nie są zmiany na chwilę. Mieliśmy jedną taką rodzinę na osiedlu, którą było stać, oni sobie wymieniali panele i każdy się dziwił, czy oni są normalni, no. Jak tak można wymieniać sobie rzeczy, bo ci się nie podobają? Ja teraz jakby to jest przełom, to jest taki wytrychem po prostu w moje wychowanie, no, wchodzę. Spędzam w tej kuchni tyle czasu, że chcę, żeby była moja. Ale naprawdę spędzasz dużo czasu w kuchni? No teraz tak, bo mam zmienioną całą dietę i jakby muszę... Ale tak, wyobraź sobie, że ten pajac z internetu gotuje codziennie obiady dla swojej rodziny. Śniadań dzięki Bogu i kolacje nie, bo ogarniają to inne instytucje, ale tak, gotuje codziennie obiady. Te ręce obierają kartofle. Krzywo, koślawo, ale z miłością. Ale wiesz, że Marta zadała pytanie, czy lubisz gotować i jakie jest twoje ulubione danie? No ja czasem lubię gotować, a czasem nie lubię gotować. Znaczy opcję tego, że mam wymyśleć codziennie, co jest na obiad, spędza mi sens powiek, ale mam takie zrywy, że lubię zaskoczyć. No. I mówię, dzisiaj to będzie chińskie. W dupę mnie pocałujcie. I co z tym chińskim? Kupujesz? Nie, wyczarowuję. No tak, no. Kupuję gotowe jedzenie. Odgrzewam gotowe też czasami. Taka jestem. Naprawdę? Ty nie jesteś idealna? Jestem, ale w innych aspektach. Czy jest jakieś jeszcze dodatkowa... Miałem wiadomość, że mam jeszcze do was jakieś pytania. Pamiętajcie, te pytania możecie cały czas tutaj wrzucać. To, co do tej pory wszystkie zadałem pytania, to jeszcze żadne nie było moje. W związku z czym jeszcze te wszystkie pytania, które... Chodzi się Wojtkowi wykazać. Które ja sobie zapisałem, to jeszcze czekają. Ludzie tutaj deklarują, że przyjadą na twój stand-up. Wiesz, piszą, że jak tylko będzie możliwość stand-upu, to oni kupią bilet. Czekam na możliwość kupienia biletów. Mój mąż mi obiecywał, że będzie mnie nosił na rękach, także... I nie nosi? Zobaczymy. Dwóch dych nie oddał i nie nosi? Ja jakby nie będę mu wytykać publicznie, nie? Sama się noszę. No dobrze, okej. Okay. Wspierasz niezależność twojej córki? No staram się. Dlaczego? Bo chciałabym, żeby była niezależną kobietą. No to jest dosyć oczywiste. Nie, myślę, że w Polsce to nie jest oczywiste. Znaczy pytam zupełnie wprost, jakby w którym momencie jakby... Znaczy wiesz, jak sobie przypomnę swoją socjalizację, już nie tylko a propos oczekiwań wobec życia, ale nawet głupich bajek, kopciuszków i całej reszty, które jak te pipy czekały, żeby coś się w ich życiu zadziało. No. No to krew mnie zalewa. No szczęście trochę mniej się boję. Znaczy myślę, że po prostu będziemy stawać czoła zupełnie innym problemom, których teraz ja jeszcze nie jestem w stanie zdefiniować. I one przyjdą z czasem, no bo jednak Lenka ma dopiero 6-7 lat i jest na etapie, że nie idzie do szkoły. Na razie z tym się borykamy. Ale jej charakter zwiastuje, że wszelkiego rodzaju bunty i dorastanie będą hardkorowe. Po rodzicach zresztą. I cóż, no wspieram. I to jest trudne, bo ona ma silny charakter. Potrafi mówić nie, wie co jej się nie podoba. I
to z perspektywy dorosłego życia jest bardzo potrzebne, ale z perspektywy funkcjonowania w systemie oświaty i no i jakby bardzo się boję, bo ten przełom, o którym ty też często wspominasz w swoich relacjach na Facebooku, nastąpi we wrześniu, gdzie moje dziecko będzie się musiało tak oficjalnie umieć podporządkować albo i nie. Mhm. Wiele zależy od tego, na kogo trafi. Mhm. No i z niecierpliwością i niepokojem oczekuję. Teraz stoimy przed wyborem szkoły państwowej. Nie wiem, bo w Warszawie to nie jest normalne, chyba że bierze się pod tak. Znaczy to nie jest... Wy jesteście, to nie jest zawsze szkoła pierwszego wyboru. Czasami jest to szkoła pierwszego wyboru, czasami jest to szkoła No nie wiem, my po prostu mamy w okolicy kilka podstawówek i teraz będziemy tą decyzję podejmować, tak. No i nie wiem, czy ona będzie słuszna. No ja w ogóle, dla mnie to jest abstrakt, bo jestem z mojej miejscowości, była jedna szkoła i handluj z tym, jakby no, nikt nie dyskutował z tym, że coś może być nie tak i nosimy konsekwencje tego w sobie do dzisiaj. A tutaj nie wiem, no bo jest takie jakieś dziwne kwasy, że Lena nienawidzi zabaw opartych na rywalizacji. A to cudowne. No i po prostu nie chce brać w nich udziału. A ja jestem wezwana na dywanik, bo rozwala zajęcia tym, tak? No bo wszystkie dzieci mają brać udział. No i rozumiem panią, która ma do ogarnięcia grupę rozwrzeszczanych sześciolatków, ale też no jakby jestem z tym moim dzieckiem, też nie chcę być taką matką, która idealizuje, jakby nie widzi problemu. Moje dziecko rzuci się na kogoś z nożem, a ja po prostu powiem, że wyrażała emocje. I szukam tych granic, no przecież nikt mnie tego rodzicielstwa nie uczył, tak? Po omacku z wadą wzroku na bieżąco. Ale widzę też po niej, bo jesteśmy do siebie podobne charakterami, tylko że ja nie miałam takiej pewności siebie jak ona. I to nie jest taka pewność siebie bądźczna, taka niefajna. To jest taka, to właśnie takie pozytywne w niej, że ona sobie poradzi, że ona spróbuje, że ona siebie lubi. I to jest mega naprawdę. I to mnie bardzo wzrusza, bo to jest coś, do czego ja musiałam w swoim przypadku i wiele kobiet w moim wieku i starszych dojść albo w ogóle jeszcze nie doszły. To muszą się dowiadywać na kursach od psychologów, od babci internetu i tak dalej. A ta sześciolatka po prostu wchodzi w to jak w masło i... Ale no właśnie, myślisz, że to jest dlatego, że ona tak ma, czy to jest dlatego, że ma matkę, która to wspiera? Myślę, że to jest jakby wypadkowa dwóch tych czynników i też jej charakteru, bo gdyby była bardziej nieśmiała i zamknięta w sobie, to grupie byłoby łatwiej jej zasugerować. Ja nie przestanę mówić, jak to zabierzesz. O, proszę bardzo. Że jest inaczej, więc cieszę się, że mimo wszystko, że ma ten silniejszy charakter, aniżeli, że jest wycofana, bo też zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest być dzieciakiem z jakimiś problemami emocjonalnymi. Zdaję sobie sprawę, w jakim tragicznym stanie jest świadomość rodziców na temat emocji i no już w ogóle stan polskiej psychiatrii, tak, gdyby się coś działo. Więc mam nadzieję, że dzięki temu, że on teraz wykazuje te takie przywódcze, powiedzmy, cechy, że będzie łatwiej, ale czy będzie, no w życiu wszystko zweryfikuje, także moje naiwne poglądy, bo nieraz tak było, że wydawało mi się, że wpajam mojej córce coś pozytywnego, ona z tego wyciąga coś super, nie wiem, no nie ściemniam jej, rozmawiamy o tym, że jest, nie wiem, macica, w której jest kołdra, która się wymienia co miesiąc, jak nie ma dziadusia. A jak dziadziuś jest, to po prostu jest jego pościelą, po czym jedyne, co moje dziecko wyniosło z tej historii, bo znalazło podpaski, było to, że mama sika krwią, więc jakby ja wchodzę z taką narracją, mówię, zajebiście i wyjaśniłam całą tą kwestię menstruacji, macierzyństwa, zora, zajebiste po prostu. I po czym ona idzie do grupy i opowiada chłopcom, że to jest ta mama, która sika krwią i... Czekaj, tak sobie możesz zakładać ideały. A to w ogóle... Sama uknęłaś tę koncepcję z tą kołdrą, która... Tak, bo ja jestem szalenie twórcza. Tylko nie wyszło. To jest zajebiste. Możesz spróbować, aczkolwiek jak powiedziałam, jakie były konsekwencje, że wszyscy w przedszkolu wiedzą, że sikają krwią, to jakby optymizm wobec tej historii trochę przygasł. Albo jak na przykład rozmawiałam z moim dzieckiem o nietykalności cielesnej. No. No bo było, wiesz, a propos filmu i tak dalej. W ogóle no, rozmawiamy dużo o tym, że nie może, to jest jej ciało, tylko lekarz, rodzice i tak dalej, że ma być świadoma, po czym moje dziecko nie idzie się kąpać, bo to jest jej ciało i ona po prostu nie wyraża zgody, żeby ja na nią patrzyła i żeby... Ona się nie będzie kąpać. Ale nie będzie się kąpać w ogóle? Bo to jest jej ciało. Ona może o nim tylko decydować. A,
Czyli jakby doszła do tego momentu jakby nietykalności, że to nie chodzi o to, że ty nie możesz jej umyśleć. Samodecydowanie. Okay. Po prostu. To jest jej ciało. No i zadecydowała po prostu. No i handluj z tym. No przecież no, tak powiedziałaś. Ile dni? Już się nie myje? Nie, no jakby wiesz, tam różne wiesz, nieoficjalne drogi negocjacji. To, okay. Jest, to czyli... jest, wiesz, no jest, siedzisz na tym poligonie, co ci będę tłumaczyć. Czyli dwie dychy poszły znowu. Teraz nie, tam jest inna waluta, bo tu nie operuje jeszcze pieniążkami. Także jej się wydaje, że ma życie, bo ma całą skarbonkę i nas to twierdzi, że nam coś kupi, za to remont sfinansuje i obiecuje. Ściemę wali lepiej niż jej ojciec, naprawdę, przed ślubem. Także trzeba uważać, to jest cwane w ogóle. Nigdy nie wiesz, no, trzeba czujnym być. A tylko chciałem podkreślić, że jeżeli ktokolwiek z was wchodzi w okres tłumaczenia dzieciom tego, jak funkcjonują nasze ciała, to ten model pod tytułem, że kobieta ma macicę, w której jest, to jest po prostu pościel i kołderka, którą trzeba tam wymieniać. Nie ma dziedziusia, żeby miało świeże, jak się dziedziusz pojawi. Skowa genialne. Ale dopóki dziecko nie nadaje więcej pytań. Nie, no, jest wszystko okej, tylko później jest oczywiście pytanie, skąd on nam się znalazł i dlaczego chciał spać. Bo był zmęczony. No i właśnie. Ty też jesteś już zmęczony, bo jest pora spać i nie dyskutuj. I od tego momentu jest dokładnie to najtrudniejsze pytanie, dlaczego ten dzidziuś, który tam się pojawił, chce spać i co gorsza, dlaczego on później przez 9 miesięcy nie zmienia pościeli. Ha? No bo jak to tak wyściłasz, taka wykrochmalona nie jest wygodna. Okej, czyli my po prostu co miesiąc wywalamy wykrochmaloną, a no to jest, myślę, że... To jest dowód na to, że mężczyźni, oni nie dojrzewają, tylko po prostu rosną. To są pytania, których tokiem poszedłby sześciolatek, ale nie dorosły mężczyzna. Ale jakby ja to szanuję. Ja mam sześciolatka w domu, ja z tym handluję, także nie zagniesz mnie. Absolutnie luz. Zapytaj synów, Hera. A właśnie boję się, że niestety muszę w to pójść. Oni są zupełnie na razie na tym etapie, że... Ile mają lat? No, jeden ma 11, drugi ma 9, więc cały czas... Ten, co ma 11, to za takim etapie, o którym ty możesz jeszcze nie wiedzieć. Nie, tak, ale nie, ale tak nie, chodzi mi o to, że cały czas na etapie w takim, że powie mi, że generalnie to jest no way, bo on nie lubi dziewczyn jeszcze. A, dziewczyny są obrzydliwe. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy przekliknie w drugą stronę. Ale no, na razie jest tak. Dobra, a co, Olinek, myślisz o alternatywnych opcjach edukacji? Takich na przykład niesystemowych, typu, nie wiem, wolne szkoły. Nie mam pojęcia, na czym polegają wolne szkoły. Ja słyszałam o edukacji domowej, podziwiam każdego, kto się jej ima. W sensie szacun, naprawdę. Ludzi, którzy dobrowolnie siadają z lekcjami ze swoim dzieckiem i chcą przekazać mu wiedzę i biorą na siebie tę odpowiedzialność, że to dziecko ogarnie wiedzę na poziomie, który pozwoli zweryfikować to potem na takim ogólnym egzaminie. Ja jak negocjuję linijkę szlaczków, to mam... Ja już nie nadaję do tego naprawdę. To nie jest na moje nerwy. Natomiast wiesz... Też, kiedy dziecko moje rozpoczynało przygodę edukacyjną jakąkolwiek, to rozważaliśmy te różne Montessori, nie Montessori, ale stwierdziliśmy, że Lenka nie jest postacią, którą trzeba zachęcać do poznawania świata, tylko właśnie potrzebuje jakichś takich delikatnych ram, które okiełznają tą chęć podbijania świata, bo jednak życie nie jest tak udane i kolorowe, że możesz robić, tak jak w przypadku Montessori, że wybierasz sobie to, co cię interesuje. No bardzo piękne jest to założenie, ale życie trochę wygląda inaczej, bo gdyby wszyscy robili tylko to, co kochają i chcą, to by wiele zawodów było nieobstawionych i świat by nie istniał albo zginął w chaosie. Więc na razie jestem tego zdania, że no, tak czy siak zetknie się z ramami, które mogą być dla niej niekomfortowe i musi nauczyć się z tym handlować. Ogrywać to, zmieniać, walczyć, akceptować. To są wszystkie mechanizmy, które musi zdobyć, żeby sobie w tej dorosłości poradzić. I no, myślę, że lepszego miejsca w borykaniu się z granicami i trudnościami niż szkoła nie znajdę. To jest moim zdaniem najpiękniejsza definicja szkoły. To jest takie cudowne miejsce, które nauczy cię borykać się z problemami, ograniczeniami i różnymi trudnymi sytuacjami, które być może się wydarzą w twoim życiu dorosłym, pod warunkiem, że nie będziesz robiła tego, o czym marzysz i co chcesz. No, to jest moim zdaniem pewnie dobra definicja szkoły. Jak sobie patrzę, to trzeba zostawać. Patrz, jeszcze nie mam dziecka w szkole, tylko tak intuicyjnie jadę. Więc... Ale Natalia ci już napisała. Tutaj, Olinek, wiem, weź stwórz książkę o dojrzewaniu dla dzieci. Będziesz dzieliła tym wszystkim. To jest piękne. Jeszcze pierwszej nie napisałam. Nie, ale o dojrzewaniu dla dzieci. No, to byłoby ładne. A potem moje dziecko po prostu zacznie dorastać i stwierdzi, że albo przyjdzie mi w ciąży w wieku lat 12 i mamo, po prostu nie zrozumiałam. I nagle cały mój autorytet.
Nie, jak tylko napiszę tą pierwszą, to potem już możecie na zamówienie lecieć. Takie po prostu piosenka na życzenie, naprawdę. Naprawdę? No, potem to już z kurki, nie? A o czym jest pierwsza książka? Wojtek, kupisz, to się dowiesz. Nie, ale mniej więcej. Wojtek, kupisz, to się dowiesz. Nie, no, kupię, tylko najpierw muszę o radości życia. O, i to jest moim zdaniem bardzo dobra zapowiedź. Co zrobić, żeby jej nie stracić, czy w jaki sposób ją budować? Wojtek, przeczytasz, to się dowiesz, no. Jejku, ja najpierw muszę uzbierać. Ja ci wszystko opowiem, ja się płacę nad tymi 200 stronami, żeby to 200 było... stron? Takie jest założenie, ale będą rysunki, daj spokój. I duża czcionka, bo ludzie noszą okulary. No właśnie, nie no, 200... Ja ci wszystko sprzedam w jednej rozmowie i nara, tak? Byś tylko na skróty chodził. 200 stron, to nie. Wojtek, ty powiedziałeś, nie wezmę od ciebie za zmywarkę, oszczędzaj. Najpierw muszę uzbierać na książkę Janiny, bo w końcu wiadomo, że trzeba kupić ją. Później na zmywarkę i teraz jeszcze ta książka. No. Masz czas jeszcze chwilę. Ja zwolnię tempo tego pisania. Justyna nam wyjaśnia, że edukacja domowa nie oznacza, że rodzic z dzieckiem się uczy. Tak. No widzisz, jak ja mało wiem. Ja po prostu za mało wiem i mam za mało czasu, żeby to wszystko zgłębić i nie wiem, czy podejmuję słuszne decyzje i bardzo się mocno nad tym zastanawiam, więc teraz też będę. Nie, znaczy na pewno już tu ci napiszę trochę więcej informacji o edukacji domowej w przyszłości. A ja i tak uważam, że powinnoś wysłać dziecko przynajmniej po to, żeby w pewnym momencie swojego życia mogło powiedzieć, tak, byłam kiedyś w szkole. Później być może poszłam w edukację domową, a to się wszystko zmieniło. Albo zostałam w tej szkole i zostałam gwiazdą, bo w końcu było przedstawienie, na którym zagrałam w jasełkach. Słucham? Weterynarką w YouTubie, przypominam. W Minecrafcie. Zostałam weterynarką w Minecrafcie. Nie, moim zdaniem... No właśnie, wróćmy trochę do tej roli Maryi w jasełkach. Bo ja kiedyś grałem też w przedstawieniu, jak byłem mały. Grałem, no mój mąż też grał dupę osła. Ja grałem Szumiące drzewo. Czy robiłem tak? To naznaczyło cię na całe życie, Hera, naprawdę. Całe życie. Ja widzę te niespełnione ambicje. No? Robiłem Szumiące drzewo. To była trudna rola. Ale ty lubiłaś grać? O Jezu, od zawsze. Zapytaj się moich kolegów i koleżanki z podstawówki, czy mnie nienawidzą, bo myślę, że powinni, bo każde przedstawienie, czy to było o papieżu, czy o narkomanii, czy o ochronie lasu, to ja tam... Zawsze grałaś rolę tytułową. O papieżu, papieża, nie, o narkomanii, narkomana. Nie, bo nie miałam warunków, ale gdzieś tam się przewijałam. No jak już zostałam Matką Boską, to już było wiadomo, że zgarnęłam, wiesz, wszystko. Wszystko. Nie? Już przeszłam przez aniołki, narratorów, te wszystkie poboczne, ważne, jak już... Maryja, no to już wiadomo, że nie fikasz. Co prawda była to współczesna wersja Maryi, ale no mimo wszystko zagrałam Matkę Boską. Ale co znaczy współczesna wersja Maryi? Przeniesiona do realiów współczesności. Czyli normalnie tam siedziałaś na blokowisku, wysprejowałaś coś na ścianie. Ze starym. Tak było. Objawił mi. Tak, dokładnie tak. To była taka historia. I Pazura siedział w pierwszym rzędzie i nie zareagował? Nie był pod wrażeniem. Nie był pod wrażeniem kompletnie. To jest absolutnie nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego tak się stało? No dobra, to co dalej? Napiszesz książkę, będziesz grała te stand-upy. Jakie masz kolejne takie marzenia swoje twórcze? To jest dosyć nietypowe, co powiem, ale ogromnym sukcesem w moim samorozwoju i dorastaniu i zbijaniu sobie piątki było to, że ja przestałam planować ze względu na to, że wszystkie moje plany były skupione wokół tego, co się nie uda i co się spieprzy. Tak zostałam wychowana, że będzie tylko źle. Więc kiedy osiągnęłam taki moment, że przestałam się zamartwiać i zastanawiać się nad tym, co będzie, to był moment przełomowy, odzyskałam radość życia i skupiłam się nad tym, co mam tu i teraz. Przestałam być w tym, co było. I w tym, co będzie, albo co ja muszę mieć, zrobić i być, żeby się było lepiej. I takie rozsmakowywanie się w codzienności bardzo długo, bardzo dobrze mi robiło. I dopiero teraz zaczynam tak bardzo nieśmiało snuć takie plany na przyszłość. Natomiast w związku z tym, ale też jestem taką dosyć trzeźwo myślącą osobą i twardo stąpającą po ziemi, choć potykającą się bardzo teatralnie i udającą wówczas, że tańczę. Że chcę się skupić teraz. To jest mój pierwszy bastion. Książka. Skończenie programu, a potem to już jakby nie jestem tego w stanie przewidzieć. W związku z tym, że wybrałam drogę własnej działalności gospodarczej i każdy miesiąc jest taką przepełniony adrenaliną, no to staram się z tym oswoić, że jeszcze nie wiem. Mam sporo pomysłów, ale wolę się z nich nie pucować, bo zwykle jest tak, że ja dojrzewam do zrobienia czegoś, kiedy dawno ludzie to mają za sobą. Czyli jak już na YouTubie filmy śmigały z 3 lata, to wtedy ja odkryłam nagle w sobie pokłady siły, że w sumie może bym tam coś... Już większość tych takich ludzi mojego pokroju książki też napisała.
Aczkolwiek no, moje ambicje nie są związane z tym, że jestem blogerką, tylko z tym, że zawsze chciałam pisać i jakby nie mogę przegapić takiej okazji. Ale już tych książek jest bardzo dużo, tak? No, teraz ja, 10 lat po wszystkich, także nie mam swoje tempo, także. Nie, no ale idziesz sobie konsekwentnie swoim tempem. Konsekwentnie, nie wiem, na sobie lubię zboczyć, zamyślić się, tak, okulary przetrzeć, ale no jakby, no to chyba nie chodzi o to, żeby dojść z punktu A do punktu B w określonym momencie, tak? Tak sobie idę, oglądam, patrzę, bo tak w sumie to nie cel jest ważny, tylko sama ta droga, tak? Czyli przy okazji tego, że ja sobie gdzieś idę, jest na przykład to, że sobie sobotni wieczór spędzam z Herą i rozmawiam przez bite, nie wiem, godzinę. I to jest jakby coś, czego się nie spodziewałam i nie zaplanowałam, a jest całkiem spoko. Poza tym, że a nie kończy mi się woda. Jak chcesz, to jeszcze tutaj mam tutaj. Nie, bo ja potem dużo sikam, nie. Nie, ale poza tym, że wiemy, że krwią, to w ogóle jakby jest wszystko okej. Okay. No jakby to... Nie zawsze. Co chcesz jeszcze wiedzieć, oprócz tego, że sikam krwią? Nie, Natalia pisze, że dzieci... Nie wiedziałam, że ta rozmowa będzie nie, taka. Nie, no spoko. Ludzkie sprawy. Zawsze mogłaby być jeszcze o tej pościeli nakrochmalonej, ale to kiedy indziej będziemy sobie wyjaśniać. Natalia pisze, dzieci z silnymi charakterami sobie radzą, tylko pamiętaj, jak tłumaczysz dziecku granice, których mu nie można przekraczać. Przykład życia. Mój syn rzucił w nauczycielkę butę. Wytłumaczyłem, że nie wolno rzucać w ludzi butami, nawet jak robią coś, co mu się nie podoba. Następnym razem zdjął buta, odstawił go, a nauczycielce oberwało się skarpetą. Ha? Ale wysłuchał? Wysłuchał. Ale czy może się do czegoś przypieprzyć? Nie. Czy z perspektywy dziecka zrobił coś nie tak? Nie, zrobił... I to jest złoto właśnie. Zrobił wszystko poprawnie. Nie wolno coś butom? Mało tego skarpetki. Brzmi jak mój zięć, naprawdę. On rzuca skarpetkami? Nie mam zięcia, moje dziecko ma 6 lat. Znaczy mam zmiennych, nie przyzwyczajam się. Nie, ale czy wyobrażasz go sobie takiego, że wiesz, że przychodzi, rzuca... Ja nie wiem, kogo weźmie na warsztat moja córka, naprawdę. Ja sobie nawet nie... Jest to abstrakcyjne. Aune dla mnie pojęcie. Ale w ogóle myślisz o tym już tak zupełnie jakby wprost, bo wiesz, ja mam dwóch synów, więc w ogóle nawet mi to nie przychodzi do głowy, żeby myśleć dlaczego, o tym. Dlaczego w przypadku synów ci to ma nie przychodzić do głowy, a ja w przypadku posiadania córki skupiam się teraz na tym, kim ona będzie chciała zostać, co będzie chciała odkryć, czy będzie lubiła podróżować, czy będzie chciała uczyć się języków obcych, czy jakby, jakim będzie człowiekiem, a nie to, czy będzie miała jakiegoś męża. Nie, no bo chodzi mi tylko o to, że oni po prostu cały czas jeszcze nie lubią kobiet, no po prostu. Oni cały czas mówią, że na razie one są złe, no. To moje dziecko lubi ludzi raczej, chłopców zmienia, bardzo ma dużo kolegów bliższych, dalszych. Natomiast czy to będzie pokolenie w ogóle ludzi, którzy będą chcieli być z kimś na zawsze i na stałe? Na razie, no wiesz, patrzę na 6-letnie dziecko, Boże, gdyby ktoś miał wnosić na temat mojego życia na podstawie tego, kim byłam, jak miałam 6 lat, to bój się Boga, no. Kim byłaś, jak miałaś 6 lat? Miałam grzywkę i ogromnego zazaj ciężkie okulary. Nie mam grzywki. Wiele się zmieniło. Natomiast no, jej wola, no takie, wiesz, produkowanie jakiejś wizji, to jest takie niebezpieczne, bo siłą rzeczy potem zaczynasz programować albo czuć się rozczarowany, że na przykład twoje dziecko, nie wiem, no nie wiem, nie ma ciągot. Mogłabym oczekiwać od córki, że będzie się czuła jak ryba w wodzie na scenie na przykład, a ona by tego nie miała. No i mogłabym się czuć rozczarowana tym, że to nie jest moja kalka. No niech sobie będzie kim chce i jak chce, byleby była szczęśliwa. Staram się, będę się starała być otwarta. Jestem tak po prostu żywo ciekawa. No i mam nadzieję, że będzie miała na tyle fajną relację, że zadzwoni po prostu nie dlatego, że jestem jej mamą i trzeba z mamą utrzymywać kontakt, tylko że po prostu będzie chciała ze mną wyjść na kawę. Ale czy tak będzie? Mój Boże. A dzisiaj lubi z tobą spędzać czas? Tak, mamy teraz taką fajną relację. Właśnie dzisiaj już jej ojczyła, że tęskni strasznie, więc... Okej. Okay. Natalia pisze, że mój syn też kocha Minecrafta. Już proszę, ile zięciów jakby... Już się tobie chwaliło. Handel ludźmi się tu odbywa. Handel ludźmi się tutaj odbywa, którzy są do tego jeszcze już dobrze... Musisz zejść z tematu rodzicielstwa, bo tam teraz będą same mamy pisać. I Natalia pisze, że byliby przegenialną parą. No, czy już ewidentnie się zaczęło. Pamiętajcie, zmywarkę biorę ja. Jeżeli tylko to możemy ustalić w tej całej audycji, to... Lodówkę do wchnięcia. Lodówka też? No. Jejko, ale to będą aukcje. Co to będą za aukcje? Co tam się głowie się jak dzika. Co tam się będzie działo? Tylko pamiętaj, musisz każdą z tych przedmiotów wysyłanych musisz odprawić rytuał, czyli dokładnie znicze, walizki spakowane, tam wiesz, wszystkie rzeczy. Nie ucz, jak się robi takie rzeczy, dobrze? Ja wiem, że to nawet przez sekundę nie przeszło mi to przez głowę. Tak, no przez sekundę przyszło, kurwa, powiedziałem to głośno.
No dobra. Dlaczego nie chcesz mówić o tej przyszłości? O, możesz sobie coś narysować. O czym nie chcę mówić? O tej przyszłości. Takiej, mojej własnej? No. Bo się jej boję, bo nie myślę o niej za często, bo jest kilka różnych skrajnie zupełnie innych wariantów, bo nie chcę się potem z czegoś tłumaczyć, jak zmienię zdanie. I po prostu nie wiem i też nie analizuję tego aż tak dogłębnie, tak? Ale wyobrażasz sobie sytuację, na przykład, że znikasz z internetu? Nie, czemu? Nie, okej, okay, nie. Czy nie, bo pytam, że wiesz, że tak powiedziałaś, że co, no, pracujesz nad książką i stand-up, no. Całe moje takie samodzielne, dorosłe życie związane z tym, co robiłam zawodowo, też pośrednio gdzieś wiąże się z tym, co robiłam w internecie, więc to naprawdę jest tym przesiąknięte. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo miałam realne, namacalne prace, niezwiązane bezpośrednio z internetem, ale związane z pisaniem, a blog w tym momencie był portfolio tych działań, także ciężko jest mi to naprawdę powiedzieć, bo żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, tak? Jak w tej chwili mam 30 lat, jestem powiedzmy elastyczna, jeszcze się jestem w stanie dopasować, zmienić i przeżyję jakąś rewolucję. Ale no myślę o tym, co będzie za kilka lat, no bo takich jak ja, aspirujących do tego, żeby działać w internecie, robić to, co się kocha, jest cała masa, tak? I czy mi wystarczy sił i argumentów i sił przebicia, żeby utrzymać, a najlepiej zwiększyć to zainteresowanie tym, co robię. Tym bardziej, że to na pstrym koniu jeździ, wiesz, jeden film ogląda 2 miliony osób, a inny... 7 milionów osób. 7 milionów i to się nie ma co tam, wiesz, przyzwyczajać, no. Nie, no oczywiście. Ja, to są trudne sprawy. To nie jest. Ty czasem występujesz na konferencjach. Tak. O czym nie mówisz? Nie zapraszają to jeszcze. A to zależy, jakoś mimochodem, bo ja naprawdę nigdy nie widziałam siebie w roli jakiegoś kobiecego autorytetu, przewodniczki dusz, wręcz przeciwnie. Jeżeli już mam występować w gronie kobiet, to nie po to, żeby je gdzieś prowadzić, tylko stanąć ci po środku i powiedzieć, ja kurwa też nie. I jakby może coś z tym zrobimy, może nie. Jest to dla mnie dosyć rozpaczliwe, że jednak one potrzebują słyszeć. I była taka konferencja w Kielcach, której tematem przewodnim była niezależność i samorealizacja, gdzie na publiczności było 1000 bab, które robią swoje. Przede mną występowały 4 fantastyczne jakieś panie prowadzące swoje firmy, działalności i na końcu ja byłam. To już wszystko zostało powiedziane, już ten temat został wydymany na 1000 sposobów, po prostu w każdej możliwej pozycji. I tak naprawdę zostało mi tylko wyjść i powiedzieć, że jest XXI wiek. Prawa człowieka mniej więcej większość krajów ogarnia. Wiemy, do czego mamy prawo, co nam nie wolno i jakby odkrycie, kurwa. Kobieta też jest człowiekiem. Może. Że jak rozmawiamy ogólnie o bycie ludzkim, który może się realizować, mylić, odkrywać, zmieniać zdanie, to jakby ogarniamy. Ale jak kobiecie to powiesz, to ona jest szczerze zdziwiona, tak? Że nie musi wiedzieć, nie musi wszystkiego, że nie da się wszystkiego pogodzić, że to nie jest tak, że możesz to wszystko zrobić, że wszystko ma swoją cenę, że jakby coś dzieje się kosztem czegoś. Czyli jeżeli ja dzisiaj jestem z Herą i spędzam weekend w Warszawie, to oznacza, że moje dziecko jest u babci. Nie ukrywam tego, że gdyby nie babcia, to by nie mogło mnie tutaj być. A jeżeli nie mam mnie w poniedziałek, bo będę w Krakowie, to znaczy, że moja rodzina zje pewnie pizzę czy pierogi gotowe i moje dziecko będzie tęsknić i uśpi je tata. I to jakby no, nie ma próżni, to wszystko z czegoś wynika. I to jest oczywiste. A jednak nie jest, bo tak naprawdę jest kluczem tego, jak ja funkcjonuję w internecie. I przypominam babom, że jakby jest jakiś sukces, ale potem jest jakiś smutek, albo często jest tak, że to występuje jednocześnie. I dzisiaj od rana myłam kibel i zmywałam podłogi, a teraz udzielam wywiadu, jestem umalowana i mam trochę światowości i to się nie wyklucza w żaden sposób, tylko po prostu jest. A na konferencjach właśnie najczęściej mówię o jakichś takich tematach związanych z chodzeniem niestandardową drogą właśnie, że nie przewidziałam tego, jak wygląda moje życie. Nie założyłam tego, że będę mi dane pogodzić to, co lubię robić. I bałam się strasznie i nie miałam żadnego zaplecza, wsparcia, znajomości. A jakoś na ten moment się udaje. Nie mówię, że to jest idealne życie, bo nie jest, bo ma też szereg wad i jakby o tym nie zapominam. Ale jednak jestem w miejscu, w którym nie myślałam, że będę, bo nie myślałam, że takie miejsce jest, że możesz robić to, co lubisz, zarabiać na tym i się dużo śmiać. W którym momencie zdecydowałaś się i powiedziałaś, dobra, odważam się zrezygnować z pracy dla kogoś innego po to, żeby pracować tylko dla siebie? Oczywiście, że 15 lat później niż wszyscy inni to już zrobili. Ja potrzebowałam etatu, bo potrzebowałam tego mistycznego poczucia bezpieczeństwa, tej stałości 10 każdego miesiąca, tego L4 przy przedszkolaku, to myślę, że każdy zrozumie. I wszystko, co wydarzyło się w internecie, działo się wieczorami i nocami.
To trzeba było pogodzić jeszcze z byciem mamą. I widzę, jakiego tempa nabrało w momencie, w którym tatu nie ma. Mhm. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale chyba mam więcej serca i takiej świeższej głowy. Po prostu jest tak lżej mi to wszystko robić. A generalnie było tak, że byłam w jednym miejscu na etacie, dostałam propozycję z drugiego miejsca. To drugie miejsce okazało się być złe. Doświadczyłam tam mobbingowych kwestii, innych nieprzyjemnych tematów. I wydawało mi się, że znalazłam idealne miejsce dla siebie, bo to ogłoszenie na pracuj.pl brzmiało, że szukamy kogoś z lekkim piórem, kto kocha kwiaty. No to jak po prostu znak od Boga, nie? No. A potem się okazało, że Bozia to chyba fakiem to wskazywała. I to kolejne miejsce trochę wymusiło na mnie tą działalność i jakby pośrednio odpowiedziało na moje wątpliwości, bo gdzieś myślałam o tym, żeby ją założyć. Jakby skoro oni jeszcze ode mnie tego chcą, to znaczy, że to już tak jest. I chyba po 3 miesiącach stwierdziłam, że skoro takie miejsca mają, ludzie prowadzą firmy, znaczy ja też mogę. Idę na swoje. No i 1 kwietnia, żeby w razie czego mógł się wymiksować, założyłam własną działalność gospodarczą. Świadczy usługi marketingowe, reklamowe, copywriterskie. No i mam nadzieję też zwiększyć swoje PKD o usługi artystyczne, ale to czas zweryfikuje. Okej, ale głównie żyjesz dlatego, że piszesz dla firm, czy głównie żyjesz dokładnie ze swojego zasięgów, blogowania, kampanii, projektów? Wiesz co, kampanie... Znaczy, gdybym ja chciała żyć tylko i wyłącznie z kampanii, skupić się na zarabianiu w ten sposób, to mogłabym nie mówić nie tak często jak mówię i naprawdę nie mieszkać w wieżowcu na Bałutach, tylko mieć sobie ładny domek, autko i nie martwić się o nic. Raczej biorę udział w co tam powiedzmy 10. kampanii, która naprawdę mi leży, albo którą ja sama sobie wymyśliłam. Tego oczywiście po drugiej stronie nie widać, więc jak to jest oceniane z drugiej strony, nie jestem w stanie nad tym zapanować. Natomiast nie da się ukryć, że są takie zastrzyki gotówki, które pozwalają mi robić rzeczy, które niekoniecznie przynoszą mi zysk komercyjny, czyli dzięki temu, że biorę udział w kampanii, to potem mogę sobie pisać teksty, mogę nagrywać vlogi, robić masę innych rzeczy, które no, nie generują zysku bezpośrednio, tak? No bo pośrednio to wszystko składa się na to, że mogę zarabiać, tak? Bo ludzie chcą mnie oglądać, słuchać i tak dalej. Ale to jest no, bardzo fajne, że wykonuję robotę raz i wiem, że mam czas na to, żeby sobie nagrać coś, zrobić coś, wymyślić jakiś nowy projekt, zaangażować się w coś. To jest super i nawet nie śniłam o tym na etacie. Okej. Okay. Magia Łodzi. Bo to jest absolutnie niesamowite. Nie, bo wy w Łodzi, teraz będę mówił o was w Łodziach, w Łodzi, robicie dużo rzeczy razem. Tak, bo jakby to też odkryliśmy przy okazji nagrywania wspólnego spotu świątecznego, jak kręciliśmy ten teledysk, że kurczę, rzeczywiście jakoś nie, jakby, tych influencerów nie jest jakoś szczególnie dużo, czy ludzi z internetu działających w Łodzi, to nie jest jakaś masowa liczba, w Warszawie na bank jest ich więcej, ale my jakoś trzymamy sztamę, w sensie nie brudzimy sobie, nawet jeżeli, nie wiem, bo pewnie się w jakichś kwestiach możemy nie zgadzać, nie popierać, to jednak jak jest jakiś pomysł, skrzykujemy się i niejednokrotnie tak było, że pisałam do Michaliny, Michalina pisała do mnie, mówi o Krystyno, nie denerwuj tak matki jest. Czy siostra ADHD. To zdarza się oczywiście, że mamy natłok swoich spraw, ale nie ma czegoś takiego, że na przykład jakby one mi odmówiły, to że one robią to mi złośliwie, czy z zazdrości, czy z konkurencji. Raczej cieszymy się, że się komuś coś udaje. Czy jak ja widzę fajną kampanię u dziewczyn, nie wiem, no nie mam nic wspólnego z modą, a w środę byłam na pokazie mody nowej marki, której twórczynią jest Ilona, siostra ADHD. Mhm. I mimo tego, że to dla mnie temat absolutnie abstrakcyjny, bo w kolekcji nie ma kwiatów. Naprawdę wypuścił ktoś w Łodzi kolekcję bez kwiatów? No jakby trzymam za nią kciuki, bo jak widać są potrzebne, tak? Ale tak poważnie mówiąc, to jaram się po prostu tym, no bo jest to młoda dziewucha ze swoją historią, bo dziewczyny też nie miały łatwych początków wcale. To nie jest tak, że spadły z nieba na pluchową poduszkę i wszystko im dane było na tacy. Wykorzystują te zasięgi i ośmielają się spróbować, tak? I to jest, mam wrażenie, najbardziej bezcenne doświadczenie w życiu. To nie chodzi o to, że ci się uda. Chodzi o to, że zdobędziesz doświadczenie. Pokaz był naprawdę mega profesjonalnie zorganizowany i bez względu na to, czy ja bym nosiła te sukienki, czy one są dla mnie, nie muszą być dla mnie. Ja się po prostu jaram tym, że dziewucha bierze się z życiem za bary
i próbuje i to marzenie spełnia, tak? I cieszę się z tego, że jej siostra urządza swoje piękne nowe mieszkanie i za moment będzie mamą drugiego wspaniałego chłopaka. Miśka założyła też własną działalność niedawno, robi rzeczy dla siebie. Z Czarka jestem niesamowicie dumna, bo Czarek chodził ze mną do liceum, ale nasze drogi gdzieś tam się rozmiały. I jarałam się bardzo, że na I Love Marketingu po prostu zaorał. I jakby nie żywimy siebie negatywnymi emocjami. Nawet jeżeli ktoś coś do siebie tak myślę mamy, to żaden z nas nie chciałby sobie nawzajem zaszkodzić. I chyba to powinno być normalne. Bo to wydaje mi się, że negatywne emocje tylko odbierają i nie zyskujesz niczego, nie działając razem. A jak łączymy siły, to robimy po prostu fajne rzeczy, tak? A też pilnujemy swoich, tak myślę, interesów. Także tak, Łódź jest spoko. Tam są spoko ludzie. Jest. Znaczy myślę sobie, że pod tym względem Łódź może uczyć dużą część w ogóle świata twórców, że faktycznie robienie fajnych kokreacji i fajnych kolabo służy wszystkim, po prostu. I można robić fajniejsze rzeczy. Jest zabawą. Jesteśmy różni, ale no, też chcemy wykorzystywać te swoje zasięgi w pozytywnych celach, tak? Wręcz wydaje mi się, że czujemy się do tego zobowiązani, bo zdajemy sobie sprawę, że poza oczywiście ciężką pracą, osobowością, jest tym po prostu kupa szczęścia, tak? Któremu wielu w życiu zabrakło, tak? Naprawdę? Masz takie przekonanie, że to, że na przykład u ciebie kliknęło i... Jasne, że tak. A co było tym szczęściem? Znaczy, w którym momencie myślisz, że miałeś szczęście? Co to były te poszczególne teksty, które chwyciły, które stały się wirlami, które przywiodły do mnie większą ilość ludzi, miały masę odsłon. To były te vlogi, które się bardziej spodobały. Natomiast czy mogę operować większymi konkretami? Gdybym mogła ci podać jakąś sprawdzoną receptę, to znaczy, że to by było mierzalne od A do Z i ja bym wiedziała, co mogę dokładnie zrobić, żeby to powtórzyć i zwiększyć. To tak do końca nie działa. Natomiast oczywiście wiem, że żyjemy teraz w dobie kultu jednostki i mówienia sobie o tym, że ja powinnam siebie docenić i powiedzieć, że to ja, mój talent, moja praca, lalalala. Ale sobie absolutnie zdaję sprawę, że jest cała masa utalentowanych osób, które być może nigdy nie doświadczą tego, jak to jest, kiedy ich dzieło, ich prace, efekty ich działań ogląda taka liczba osób jak moje, ale też jest pewnie masa ludzi, dla których te liczby, którymi ja operuję, to jest w ogóle śmiech na sali, tak? No każdy program, talent show, który oglądasz, no oprócz tej radości, że komuś się udaje, to we mnie budzi taki gniew, bo że jest tyle utalentowanych osób, które mają tyle pasji w sobie, samozaparcia, ale o nich potem nie słyszysz, tak? Jakby ich nie ma, no i to jest ich wina? No, to jest jakieś kombo szczęścia, osobowości, odpowiedniego momentu. Ja mam wobec tego absolutny respekt i dystans i absolutnie sobie zdaję z tego sprawę. Pokora. Bardzo. A takie... Niewyparzony ryj też, ale pokora też. Bardziej niewyparzony ryj, ale pokora też. Cierpiałaś za ten niewyparzony ryj? Znaczy on tak się trochę szlifował, wiesz, i to było tak, że ja długo potrafiłam w odpowiednich miejscach i odpowiednim czasie siedzieć cicho. Gdzieś jak ten internet pozwolił mi się bardziej wyeksponować, było coraz trudniej. I jak pracowałam już w miejscach, których wartości nie podzielałam, na przykład, nie wiem, wiesz, generowałam słowami jako copywriterka potrzeby w branży beauty, i gryzło mi się z tym, co na co dzień mówię do kobiet, tak? Którym powtarzam, że możesz sobie nawet siusiaka narysować na twarzy. Jeżeli nie będziesz siebie lubić, to żaden kurwa botoks, żaden zabieg, żadne gówno nic ci nie da, tylko wydasz pieniądze i stracisz czas. I że poświęcamy strasznie dużo uwagi na tą fasadę, a tak naprawdę rozchodzi się wszystko o środek, który tam gnije w środku i wali kupą. I było coraz ciężej odciąć się. No i pojawił się taki właśnie moment przed założeniem działalności. No tak się dalej już nie da tego oddzielić. Nie możesz być Olą w pracy i Olą nie w pracy. Już jakby gryziesz się sama ze sobą, bo to nie jest tak, że cokolwiek może być odegrane i sztuczne, bo u mnie to od razu widać. Jak się coś u mnie dzieje, to zaraz spada poziom żartów na stories i wszyscy już mówią, że się skończyłam albo mam kryzys. Chociaż mogę otwarcie nie mówić o tym, co się tam prywatnie u mnie dzieje. I nie wytrzymywałam już, w sensie już po prostu nie byłam w stanie przymknąć oka, nie? Być tą wegetarianką, która pracuje w mięsnym na przykład, tak? Już nie, coraz trudniej. I zastanawiam się, no bo może tak być, że jutro odłączą internet. Ja mam wrócić do pracy, no to mam nadzieję, że ona będzie zgodna z moimi wartościami, bo jak nie, to będę bardzo nieszczęśliwa.
Jeżeli jutro odłączą internet, to będziesz miała więcej czasu na to, żeby skończyć swój program sposób. Na stand-up i na pewno dokończyć książkę, w związku z czym później oczywiście będzie trochę problem, bo nie będziemy jeszcze wiedzieć. Ja bym miała dzisiaj pisać, tylko mnie zaprosiłeś, wiesz, i dzisiaj na bank, bo ja bym już po prostu w zupełnie innym miejscu. Myślę sobie, że z tej rozmowy możesz wyciągnąć jeszcze kilka rzeczy, o których na pewno nie zdążyłaś jeszcze napisać. Powinnaś sprzedać zmywarkę przede wszystkim. Zmywarka już jest sprzedana moim zdaniem, to już absolutnie jest ten. Czy zanim zostałaś dyżurnym komikiem, miałaś w swoim życiu chwilę, kiedy uświadamiałaś sobie, że traktuje życie zbyt poważnie? Jak w tym wszystkim znaleźć drogę do psychiatry? No oczywiście, że traktowałam życie zbyt poważnie, bo oprócz tego, że się dużo śmieję, to też nie ukrywam tego, że mam za sobą leczenie depresji i jestem pod opieką psychiatry i chodziłam na terapię, na którą zamierzam wrócić, bo muszę przewartościować parę tematów, które gdzieś mi się zaczynają plątać, chociaż uchodzę za tą, która ogarnęła temat, a mimo wszystko wracam i nie wstydzę się o tym powiedzieć, bo wstydem jest sobie nie pomóc i wegetować. Natomiast jaka jest droga do psychiatry? No nie wiem, no wpisujesz adres psychiatry, Google Maps dalej cię prowadzi, co mogę powiedzieć. Znaczy, strasznie to jest dla mnie frustrujące, że tak strasznym tabu jest... Przespanie się z kimś na imprezie nie robi z ciebie dziwki. Zgłoszenie się do psychologa i rozmowa nie robi z ciebie wariata, a nawet jeśli, to zastanówmy się, co to oznacza być wariatem, bo tak naprawdę to ja nie znam człowieka, któremu nie przydałaby się takie wsparcie psychologiczno-psychiatryczne i współczuję ludziom, którzy latami się powstrzymują właśnie przed obawą, przed ostracyzmem, przed tym, czego się o sobie dowiedzą. Nie mam pojęcia, co nimi kieruje, bo ja powtarzam to, co powiedzieliśmy na początku. Ci wszyscy, to jest nikt i kilka osób, a komfortu odzyskania kontaktu z sobą samym nie jest w stanie zastąpić nic, bo możesz mieć w życiu bardzo wiele, a nadal czuć się niespełnionym, smutnym i pustym, więc droga do psychiatry jest prosta. Ja wiem, że do tego się dojrzewa, wiem, że często latami, że każdy potrzebuje swojego czasu, ja nie będę nikomu mędrować, że ma to zrobić jutro, ale nie ma się czego bać, bo jedyne, co możesz wygrać, to siebie. Ewentualnie nic się nie zmieni. To jest najgorszy scenariusz. A ja myślę sobie, że w ogóle droga do psychiatry jest trochę dalsza jeszcze niż droga do psychoterapeuty i tam w ogóle czasami będę mówił, ja akurat faktycznie mam takie głębokie przekonanie, że każdy z nas powinien przejść na psychoterapię. No bo przynajmniej, tego się nie uczy, tego nie ma na etapie, nie masz zajęć samopoznania, szukania własnych wartości, poznawania własnych potrzeb, stawiania granic, oswajania emocji, uczenia się tego, że wszystkie emocje są istotne i potrzebne, że nie ma złych, że nie musisz sprostać niczyim oczekiwań. To jest abstrakt. To są rzeczy, które powinny być podstawowe, a które dowiadujesz się pokiereszowany, jak ci się rozpadnie małżeństwo, jak nie dogadujesz się z dzieckiem na terapii, nie ogarniasz życia i pani ci nagle mówi, że masz prawo odczuwać tą złość, tylko pytanie, co z nią zrobisz, co nauczysz się z nią robić. Nagle jest jeb. No jak to? No przecież nie wolno się złościć, nie wolno się smucić i świat staje na głowie, a to powinna być podstawa. No możesz znać, nie wiem, wzory na... Nie wiem, na co są wzory, bo to było naprawdę dawno, nie zdawałam matury z matematyki, a nie wiedzieć nic o sobie, no i... O, ja często to przypominam, że to jest trochę... A mówię o tym, że ja też jakby jestem na etapie poznawania, to nie tak, że rozumiem, pozjadałam, tak, że jakby te rzeczy, które odkrywam, też mnie szokują i też jestem wkurzona, że dopiero teraz, tak, 30 lat, to ja już powinnam to wiedzieć, a tymczasem... Ściwionko. No nie, no myślę, że mogłabyś wiedzieć, ale nie, że powinnaś, znaczy... Sorry, znaczy zawsze można znaleźć... Ty byś wiedział, no ale nie jestem karana. Nie, to właśnie wręcz przeciwnie, znaczy właśnie bardziej mi o to chodzi, że warto tego szukać, warto sobie pomagać. Jeżeli chcecie to zrozumieć, to sobie otwórzcie któregoś pięknego dnia swoją szafkę z przyprawami kuchennymi i wywalcie większość z nich i przez na przykład kilka miesięcy używajcie tylko pieprzu zamiast wszystkich pozostałych przypraw. I sobie zrozumcie, że to jest często takie wasze życie, jak się odcinacie od połowy emocji, bo te wszystkie emocje są dokładnie po to... Nie? Aż mi zatkło. Aż mi pięknie, no. Aż popiję, bo mi zaschło. Wszystkie emocje są przepiękne, musicie z nich skorzystać. Możesz teraz tego używać już, w tej książce. Na którym... Zapada, potem mnie pozwiesz o plagiat. Poczekaj, nie, bo się wzruszam, a to nie jest wodoodporne, no. Na którym jesteś rozdziale? Ja piszę symultanicznie kilkanaście rozdziałów, bo rozdziały mam już nazwane i podzielone. Rozwijam tylko te wątki. W tym rozdziale o emocjach możesz dodać tą historię z kuchni. Nie, bo to jest twoje, napiszę swoją książkę. Co mi się wpierdziała z rozdziały? Nie, bo mógłbym sobie na przykład wtedy, wiesz, co dziś wyląduje w Dzienniku Wdzięczności?
Weekendowy odpoczynek od rodziny. Nocleg w hotelu nieprzerwane kilka godzin, przepraszam, 16 priorytetów. No i fajna rozmowa. Minimum 3 rzeczy wypisuję. Ale prowadzisz dziennik wdzięczności? A dzielisz się nim? Wiesz co, dzielę się inicjatywą. Okay. Bo takim, wiesz, nie chcę ulec, nie chcę jakby pokazywać wszystkiego, bo to też nie o to chodzi. Sugerować, co mi ma sprawiać radość i że tobie też ma to sprawiać radość. I też to są takie moje prywatne czasem notatki, czasami bardzo, bardzo drobne, wręcz bzdurne. Samą inicjatywą, w sensie, że to mi dobrze robi na głowie, jak się wieczorem tak usiądziesz i masz sobie przypomnieć tylko 3 dobre rzeczy. Nawet nie wiem, jaki był skurwiały dzień, te 3 dobre rzeczy. A potem na przykład po miesiącu wracasz do tego miesiąca. Nagle się okazuje, że ten styczeń to był taki całkiem zajebisty, ile cię dobrych rzeczy spotkało, mimo że faktycznie nie do końca, ale pamięć działa wybiórczo i warto to wykorzystywać na swoją korzyść i staram się. Nie codziennie mi się udaje to zapisać oczywiście, tam są jakieś luki w tym dzienniku, ale staram się i dziękuję za przypomnienie, bo mam ze sobą oczywiście kalendarz, to zrobię jak wrócę. Mówisz o tym, że szczęście ma znaczenie, to ważne, zgadzam się, jest wiele utalentowanych osób, które nie trafiają w moment, miejsce, brakuje tego szczęścia. Czy to w sporcie, w życiu, czy w biznesie. Warto mieć ambicje, ale to pokora świadczy o dojrzałości. Piękne. Powodzenia. Po skryptum, Łódź jest piękna i mieszka tam wielu wspaniałych ludzi. Napisała ci Marzena. Dziękuję, Marzenko. Mieszka już wspaniałych i pewnie beznadziejnych. Jest i piękna, i brzydka, jak większość miast. Tylko to jest wybór, co widzisz. No. Ja staram się widzieć. Ja na przykład mieszkam w takim starym wieżowcu i pod blokiem nie mam nic ładnego do podziwiania, ale mam tak zajebiste zachody słońca, że mogą się gonić wszyscy tam z tych niskich, nowych budynków na przykład. Czyli na koniec dnia jeszcze do tego możesz wybierać, co widzisz. Chyra, będziemy dzisiaj naprawdę tak. Kurwa, co to rozkliwienie. Naprawdę, na pewno tu woda była. Co to będzie? Jak sobie radzisz z przyjmowaniem komplementów? Coraz lepiej. Kiedyś jednego dawałam, absolutnie odrzucałam i jakby ktoś komplementował sukienkę, to mówiłam, tam Tania z lumpeksu, a teraz już staram się przynajmniej ugryźć w język, powiedzieć dziękuję. Ja ci chciałem bardzo podziękować za to, że to była bardzo fajna, mądra rozmowa. Dziękuję. Byłem przekonany, że będzie tylko śmieszna, a jednakże okazało się, że też dowiedziałem się na przykład, w jaki sposób wytłumaczyć dzieciom. Do usług. Gdybyś czegoś jeszcze nie wiedział, to... Będę dzwonił. Będę dzwonił, żebyśmy, jak zapomnę trochę o tej pościeli, na przykład, czy ona wypada razem. Myślę, że już nie zapomnę. Obawiam się, że będę się kojarzyć już tylko z tym. Nie, nie. Nie z kwiatami, z kołdrą. A pościel też masz w kwiaty? Nie, że mnie to jakoś bardzo interesuje. Jestem rozdarta, bo kocham kwiaty, ale jestem też team, to teraz jest wstydliwe wyznanie, kora, pościel z kory. To już rzadko się spotyka i raczej te wzory nie są modne, więc mam taką nie do końca ładną, ale kocham mędę naprawdę. Tam, to całe bawełny i satyny, to ja jestem prosty człowiek, ja się owijam pościelą z kory burrito i ona nie jest w kwiaty, ale ona kocha mnie i rozumie jak nikt. No dobrze, to gdzie się bawimy 15 kwietnia? Nie, żebym się chciał wkręcić na tą imprezę. 15 marca. 15 marca na dziesięciolecie. No kurde, no teraz wybierasz na mnie presję, wiesz? No nie, pytanie jest po pierwsze, czy to będzie ten moment, kiedy będziemy licytowali zmywarkę? Dzwonimy się. A, okej. Okay, dzwonimy się, dobra? Będzie cudownie. Ten. Nie mogę ci zdradzić, bo nie będzie niespodzianki. No dobra. Marta pyta, kiedy ciąg dalszy? No ciąg dalszy w takim razie pewnie już za jakiś czas, jeżeli byście byli zainteresowani tym. Zaprosisz mnie z książką? Właśnie chciałem powiedzieć, że... Mówię, kurde, przyjdę dzisiaj, jak nie mam książki, to już mnie więcej nie zaprosi, no. Nie, ja cię zaproszę z książką, bez książki, zapraszam cię za każdym razem, jak tylko będziesz miał ochotę. Co ja będę wychodzić? No to siedźmy. To siedźmy. Siedźmy tutaj. To co? Nie, ludzie usną. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję pięknie. Wam również dziękuję bardzo za to, że dotrwaliście z nami do samego końca. Jeżeli oglądaliście tę rozmowę na żywo, to jest ten moment, żeby skorzystać ze swojego kciuka, posłać w świat emocje, udostępnić, znać, skomentować. Bo ja zapomniałam, że to jest nagrywane. W ogóle nie panowałam nad mimiką, nie wciągałam brzucha, aż się boję obejrzeć. Ale jest wysoka lada, zobaczymy. Wszystko, moim zdaniem było wszystko absolutnie perfekcyjnie. Z całym szacunkiem, ja nie wiem, czy twoje zdanie jest wiążące, nie? Nie, żebym miała coś przeciwko, ale to się okaże. To się okaże. A jeżeli słuchaliście tego na podcaście, to pamiętajcie, warto też ocenić, dać gwiazdki, a na YouTubie no to sami wiecie, co robić. Tam oczywiście subskrybuj, dzwoneczki i wszystkie pozostałe rzeczy. Jestem słaby dokładnie w te rzeczy, ale myślę, że wy zrobicie to lepiej niż ja. A ja obiecuję sobie, że nauczę się być może robić jeszcze kiedyś Insta Stories. Trzymamy kciuki. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Muzyka.
there by my side. Someone in the kitchen, you turned off the light. Girl, you know I'm coming home tonight. I don't understand the way you make me feel, but I would climb a mountain just to let you know it's real, girl. Break my brain.